Szanowni Państwo, nim rozpoczniemy obrady, nim otworzę sesję, pragnę poinformować, że jest wśród nas pani Marta Jurgielewicz, która odchodzi na emeryturę. Co prawda jeszcze będzie pracować u nas przez miesiąc lipiec, na początku sierpnia odchodzi na emeryturę, ale w takim gronie już się więcej nie spotkamy. Korzystając z okazji, że jesteśmy w takim gronie, chciałbym pani Marcie serdecznie podziękować za przepracowane lata w Urzędzie Miasta i za lata przepracowane w Radzie Miasta. Pani Marto, jest pani nietuzinkowym przykładem sumienności, profesjonalizmu, pozytywnego zaangażowania, przykładem umiejętności współpracy popartej rozległą wiedzą z dziedziny funkcjonowania samorządu. Praca i współpraca z panią to był ogromny zaszczyt i przyjemność. Życzymy pani, aby na zasłużonej emeryturze korzystała pani z uroków aktywnego, pełnego pasji, wypoczynku. Dziękując za dwugoletnią współpracę, życzymy dużo zdrowia i wszystkiego, co dobre na każdy dzień. Zapraszam panią Martę może tu na chwilkę. Pani przewodnicząca wręczy taki skromny prezent, pan przewodniczący kwiatki. To również za te ostatnie nasze wspólnej pracy, 13 lat, już tyle minęło, nie trzy kadencje. Tutaj jedna przedłużona, ale ci takie wypoczynku miłego. Jak najwięcej korzystania z życia, bo wiem, jakie życie jest ulotne. Tak jest. I jeszcze raz gratuluję. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A jeszcze pani. Ja również pani. Ja przepraszam. Chciałem złożyć wszystko to, co najlepsze od siebie, jako Tadeusza Zarewicza. Długoletnie po prostu współpracę, jako w Radzie. Była chyba pani sympatyczna. Na innym zdanie uznałem, że osobiście pani zrobię taki malutki niespodziankę w formie kwiatka i życzę nam tej drodze upragnionej emerytury najwięcej zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i wszystkiego to, co najlepsze, najpiękniejsze, co się szczęściem dzieje. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa o zalogowanie się do systemu. Nie, pani Machniewska, widziałem, jest. Dobrze, to jest, nie ma Jędryczka, Kaczmarek, Zawodzka, tak. Tak, zgadza się. Czyli jest 17 radnych. Nie. 4. 7. A co pod tą szóstką tu jest? No tak, dobrze. Otwieram 69. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 20 radnych obecnych jest 17 radnych. Dwie panie radne usprawiedliwiły swoją nieobecność, jedna pani radna ze względu na obowiązki spóźni się. Tym samym stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Witam serdecznie panie i panów radnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana witam. Witam panią mecenas, panią Halinę Marcinkiewicz, pana sekretarza. Witam prezesów spółek, dyrektorów zakładów, kierowników wydziałów, dyrektorów placówek oświatowych, chyba są tacy, i wszystkich obecnych. Panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni mieszkańcy. W dniu 3 czerwca zmarł świętej pamięci Leon Boiwko. Długoletni funkcjonariusz Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, gdzie pełnił funkcję zastępcy komendanta. Zaś będąc na emeryturze, był opiekunem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wierny dewizie Bogu na chwale, ludziom na pożytek. Świętej pamięci Leonard był człowiekiem ogromnej dobroci, serdecznym dla ludzi. Był wielkim patriotą zaangażowanym w sprawy naszej lokalnej społeczności. Długoletni radny, przewodniczący Rady Miasta, a w tej kadencji zastępca przewodniczącego Rady Miasta. Odszedł prawy i dobry człowiek. W chwili refleksji i skupieniu uczcimy pamięć świętej pamięci Leonarda minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Porządek obrad dzisiejszej sesji panie i panowie otrzymali w przypisanym statutem terminie. Wysoka Rado, na wniosek burmistrza proponuję wprowadzić do porządku obrad dwie uchwały. Jedną w sprawie zaciągnięcia drugoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia budowa oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Trauguta w Bartoszycach i zapisać ją jako punkt 7G. I drugi projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia budowy instalacji fotowoltanicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 przy BEMA 49 w Bartoszycach i zapisać to jako punkt 7H. To są dwie zmiany. Pytam, czy są jeszcze jakieś inne uwagi do porządku obrad? Przegłosujemy to. W związku z tym, że zmieniamy porządek obrad, proponuję, żebyśmy porządek obrad w zmienionej wersji przegłosowali. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad w wersji zaproponowanej przeze mnie, proszę o głosowanie teraz. Panie Krysiu, jak tam? Działa. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 68. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta. Tenże protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Pan burmistrz ma głos, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, mieszkańcy Bartoszyc. Informacja za okres międzysesyjny, to jest od 25 kwietnia do 21 czerwca bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Przebudowa ulicy Andersa. Rozbudowa cmentarza komunalnego, pierwszy etap, druga część. Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej.
Pracownicy Wydziału dokonali wyboru inspektorów nadzoru dla inwestycji przebudowa ulicy Andersa, rozbudowa cmentarza komunalnego, pierwszy etap, druga część. Wyłoniono wykonawcę wiaty śmietnikowej przy ulicy Jagiellończyka. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu lokal mieszkalny położony przy ulicy Konopnickiej 6/4a, nabyty przez gminę w drodze spadku oraz lokal usługowy położony przy ulicy Bema 19. Przetargi na zbycie wyżej wymienionych nieruchomości zostaną ogłoszone w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Wydział Techniczno-Komunalny. Wykonano prace związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych zlokalizowanych w okolicy ulic Słonecznej, Bema, Hilmanowicza i Leśnej. Do końca lipca realizowana jest sprzedaż końcowa węgla. Gmina sprzedała około 251 ton węgla. Wyczerpano ilość węgla przeznaczoną do sprzedaży. Osoby uprawnione do zakupu po cenach preferencyjnych mogą dokonać zakupu w sąsiednich gminach. Takie osoby już co prawda się nie zgłaszają, bo cena preferencyjna już troszeczkę odbiega od ceny rynkowej. No ja pani nie podam cen rynkowych, przepraszam. Pozostała ta sama, którą przyjmowaliśmy na końcu roku. 1850 zł, tak? Proszę? Dobrze, nie pomyliłem się. Za pośrednictwem gminy złożono dwa wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Rozpoczęto kontrolę segregacji odpadów komunalnych w obudowach śmietnikowych należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. I tu jest apel do mieszkańców. Segregujcie, bo znaleźliśmy naprawdę mnóstwo błędów. I to takich ewidentnych błędów, bo nikt nie mówi o jednym papierku po cukierku czy tego typu rzeczach. Ale jeżeli to są puszki, butelki, elektrośmieci, plastiki, no to jest ewidentne wrzucanie rzeczy, które bardzo łatwo się segreguje. To nie są skomplikowane naprawdę rzeczy do segregacji, gdzie obok są obudowy związane właśnie z tym miejscem na segregację. Konsekwencje są jasne, są to najczęściej dla całej wspólnoty czy dla danego obszaru, którym jest obudowa śmietnikowa, podniesienie nawet do 3 miesięcy, jak się nie mylę, opłaty, do 2, przepraszam, opłaty segregowanych na karną, czyli o 100% tak naprawdę. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Otwarto przetarg na przygotowanie i dostarczanie posiłków do przedszkoli miejskich. Wpłynęły dwie oferty. PPHiU Szron Mirosław Abucewicz Bartoszyc na kwotę ponad 3 miliony oraz Naprzód Catering spółka z o.o. z Łodzi na kwotę ponad 4 miliony. Trwa ocena złożonych ofert. Rozstrzygnięto przetarg na nadzór inwestorski przy przebudowie i rozbudowie stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Bartoszycach. Wybrana została oferta firmy FS Projekt, pracownia projektowa Marcin Fabiański z siedzibą w Brodnicy za cenę 166 050 zł. Czyli tak jak już wcześniej mówiłem, dziękuję serdecznie. Jak Państwo wówczas zwrócili uwagę, że można obniżyć tą kwotę na nadzór, udało się, więc cieszę się, że zmieściliśmy się w tej kwocie, którą Państwo też zaproponowali. Rozstrzygnięto przetarg na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych. W części pierwszej dotyczącej ubezpieczenia mienia odpowiedzialności nie wpłynęła żadna oferta. W części drugiej dotyczącej ubezpieczenia komunikacyjnego wybrana została oferta TUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za cenę 17 160 zł. Termin realizacji 24 miesiące. Obecnie trwają, z tego co wiem, negocjacje, ponieważ nikt się nam nie zgłosił z oferentem, który zgłosił się do drugiej części przetargu. Dobrze. Zieleń miejska. Wykonano pielenie oraz opryski przeciwszkodnikom wszystkich róż rosnących na terenach miejskich. Jak Państwo wiedzą dokładnie i mają ogrody działkowe, ci co posiadają mszycy, jest po prostu tyle, że chyba nie notowaliśmy tego od wielu, wielu lat, więc było to niezbędne. Co prawda, jak już teraz się pojawiają deszcze, to myślę, że troszeczkę u nas płynie, będzie i mniej, ale mimo wszystko. Przygotowano teren Parku Elżbiety na cel organizacji Dni Bartoszyc, koszenie, grabienie, pielenie tarasów widokowych, zabezpieczenie serduszka taśmami ostrzegawczymi, zbieranie odpadów. Zabezpieczono sprzątanie Parku Elżbiety w trakcie trwania Dni Bartoszyc. Obsadzono kwiatami letnimi donice na latarniach miejskich oraz roślinami wieloletnimi tawułami napis Bartoszyce przy ulicy Bohaterów Warszawy. Skoszono trawę przy drodze krajowej 51 oraz na niektórych terenach miejskich. Prace cały czas trwają, zresztą Państwo to widzą. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. W okresie międzysesyjnym złożono 49 wniosków do systemu Karty Dużej Rodziny oraz 21 wniosków dotyczących warmińsko-mazurskiej Karty Seniora. Trwają przygotowania do kampanii promującej składanie wniosków w tegorocznym bartoszyckim budżecie obywatelskim.
Rozstrzygnięto konkurs dotacyjny skierowany do organizacji pozarządowych w temacie upowszechnienia tradycji narodowych. Wpłynęła jedna oferta konkursowa. Dotację w kwocie 4,5 tysiąca zł otrzyma Stowarzyszenie Dolina Róż na realizację zadania pod nazwą 79. rocznica Powstania Warszawskiego. Sporządzono sprawozdanie z zakresu monitoringu strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za lata 2021-2022. 16 czerwca pracownicy wydziału wzięli udział w konkursie na transparent promujący Bartoszyce, który przeszedł ulicami Ornety podczas kolorowej parady miasteczek sieci Cita Slow i tam też zorganizowano stoisko promocyjne wspólnie razem tutaj ze Środowiskowym Domem Samopomocy miasta Bartoszyce podczas 14 Festiwalu Miast Cita Slow w Ornecie. Wydział Kultury i Sportu wsparł organizację koncertu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, który odbył się 1 czerwca, plenerowych zawodów strzeleckich i turnieju rycerskiego, które odbyły się w ramach Międzynarodowych Dni Bartoszyc. Wykonano fotorelacje ze wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach tegorocznych Dni Bartoszyc, uroczystości otwarcia skweru ZHP przy ulicy Nowowiejskiego w Bartoszycach, Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, który odbył się w dniach 10-11 czerwca bieżącego roku. W turnieju udział wzięły 22 zespoły z kraju. Prowadzono również strony internetowe poświęcone mistrzostwom. Wydział koordynuje projekt pod nazwą Rowerowa Stolica Polski 2023, w którym mieszkańcy Bartoszyc rywalizują z innymi miastami w ilości przejechanych kilometrów na rowerze przez cały czerwiec. Ja wiem, że tutaj rywalizacja wewnętrzna w urzędzie też jest, trochę rowerzystów mamy. Myślę, że to będzie bardzo sympatyczne zobaczyć, który z urzędników najwięcej przejechał tych kilometrów. Opracowano kalendarz miejskich wydarzeń wakacyjnych organizowanych przez urząd oraz jednostki organizacyjne. Prowadzone są prace nad stworzeniem nowych serwisów internetowych miasta oraz jednostek podległych. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Prowadzono działania w ramach procedury Niebieska Karta. Przeprowadzono monitoring 40 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 8 z nich zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem uzupełnienia dokumentacji bądź zrealizowania założonych zadań. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 5 osób. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W okresie od 19 maja 2023 do 15 czerwca 2023 zarejestrowano 32 urodzenia i 21 zgonów oraz nadano numer PESEL dwóm obywatelom Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 90 wykroczeń, w tym 52 porządkowe, 48 drogowych. No to jest 100 z tego mi wychodzi, no ale okej. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 65 przypadków naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta, 12 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji, 3 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Z jakim skutkiem pan komendant jest? Jaki skutek? Udało się? Udało się, panie burmistrzu. Dziękuję. Trzech właścicieli zmobilizować. Dobrze. Dziękuję. 5 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 28 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 12 osób. Straż Miejska zabezpieczała porządek podczas imprez i uroczystości, nadania sztandaru zakładowi karnemu w Kamińsku, koncertu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, Dni Bartoszyc, procesji Bożego Ciała. Zakład usług komunalnych. Usunięto stare i ustawiono nowe ławki i kosze w parku Elizabeth. Zamontowano instalację terenową LOW przy jeziorku w kształcie serca. I tu się na chwilę zatrzymam, ponieważ drodzy mieszkańcy nie wiedzą, do czego ta instalacja służy. Służy ona do tego, aby można było tam wieszać kłódki zakochanych, których nie będziemy usuwać, tak jak to czynimy na bieżąco z naszych mostków, pomostków i mostów. Jest to specjalne miejsce, gdzie można to okłódkować od góry do dołu. Każdy zakochany czy niezakochany, ktoś, kto ma jakąś rocznicę, wspomnienie, może śmiało tam powiesić kłódkę i nie zostanie ona ściągnięta czy przecięta. Taka instalacja tego typu, wiem, że gdzieś podobno w Polsce jest, już nie wiem dokładnie gdzie, a najbliższą, którą ja kojarzę i widziałem na pięknych zdjęciach u kolegi, który był na wycieczce w Stanach Zjednoczonych.
Wsparto organizację Dni Bartoszyc poprzez montaż barier zabezpieczających, a jeszcze powiem, to nie było finansowane z budżetu miasta. Tak, a propos. Przebudowę wjazdu na tymczasowy parking od ulicy Nowowiejskiego, oznakowanie tymczasowego parkingu przy ulicy Nowowiejskiego, zabezpieczenie brzegów rzeki Łyny na czas imprezy, wykonanie wygrodzenia przez scenę oraz budowa zaplecza przy scenie, garderoby i tym podobne. Wyłączenie z eksploatacji mostu kolejowego zgodnie z zaleceniami PKP, budowę zaplecza na terenie obozu rycerskiego, namioty, stoły, ławki, koksowniki, utrzymanie porządku i opróżnianie koszy parkowych, udekorowanie miasta flagami. Dokonano wymiany pomp w fontannie przy placu zabaw ulicy Bohaterów Monte Cassino i też proszę, bo będziemy coraz bardziej obserwować i tu też namawiam rodziców czy osoby przechodzące, aby nie wrzucać tam niczego. No, jeżeli już to jest ogrodzone, ktoś to naprawdę na siłę chce zniszczyć i nawet z daleka wrzuca tam specjalnie, nie wiem, no, różne przedmioty, kamienie. Więc nie wiem, no nie będziemy odgradzać już fontan na 12 czy 15 metrów, bo to się stanie absurdalne. To samo dotyczy fontanny na placu Konstytucji 3 Maja. Też uczulam, nie wrzucajmy tam żadnych odpadów, te dysze się wtedy zapychają, chcemy, aby one pięknie pracowały, a my tak naprawdę do połowy często sezonu czy rozpoczęcia musimy czyścić każdą dyszę oddzielnie. To samo dotyczy konfetti i innych rzeczy, które zapychają tak naprawdę i mamy efekt później, że fontanna niekompletnie działa. Dwukrotnie czyszczono właśnie komorę podziemnej fontanny na placu Konstytucji 3 Maja. Ustawiano scenę plenerową przy placu Konstytucji 3 Maja, która była przez chwilę ściągnięta z prostego względu. Służba więzienna, zakład w Kamińsku, areszt śledczy bardzo prosił, aby na naszym placu odbyły się właśnie uroczystości związane z nadaniem sztandaru i scena nie współgrała z ich, że tak powiem, wielkością i ilością przemarszów, całości oprawy, więc na ten czas była ona zabrana. Ulepszono stan nawierzchni gruntowej przy budynku ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Wsparto organizację imprezy 25. Bartoszyckie spotkanie osób niesamodzielnych, nadanie sztandaru właśnie zakładu karnemu w Kamińsku, otwarcie skweru ZHP, koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej, piknik Nocy Świętojańskiej, Mistrzostwa Polski Masters w piłce ręcznej. Wykonano remont dachu wiaty na WC na terenie przystani kajakowej ulicy Jagiellończyka. Trwają remonty uczestkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta. W okresie sprawdzawczym dokonano naprawy ulic Struga 11 listopada, Orzeszkowej, Drzewnej, Kajki Kolejowej oraz drogi wewnętrznej od ulicy Słowackiego do ulicy Poniatowskiego. Te prace nadal trwają. Koszono tereny zielone nieurządzone. W okresie sprawozdawczym w ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowało 6 osób skazanych, przepracowując łącznie 220 roboczogodzin. Zespół administracyjny oświat. 20 czerwca odbyła się kolejna gala Najlepsi z Najlepszych. Tradycyjnie podczas gali nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy dydaktyczne lub sportowe. Ich nauczyciele oraz rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Złożono wniosek o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach programu Aktywna Tablica dla Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania. Wnioskowana kwota dofinansowania to 70 tysięcy, po 35 na każdą placówkę. Wymagany wkład własny każdej szkoły to 8750 zł. Po przeprowadzeniu przesłuchań do szkoły muzycznej komisja zakwalifikowała około 30 kandydatów do szkoły. Osoby zainteresowane podjęciem nauki, także mieszkańcy sąsiednich gmin, mogą nadal zgłaszać się do szkoły. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyło się 5 spotkań grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Przeprowadzono rekrutację dzieci na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie 7 miejsc oraz na obóz organizowany przez ZHP Chłopiec Bartoszyce 30 miejsc. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 51 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 31 osób, w tym 11 spoza gminy miejskiej Bartoszyce. W ramach działalności dziennego domu Senior Plus zajęć rękodzielniczych usprawniających komputerowy skorzystały 23 osoby. Kontynuowano działania w ramach projektu Bliscy nie krzywdzą, Bliscy kochają 2. Odbyła się 25. jubileuszowa edycja bartoszyckich spotkań artystycznych osób niesamodzielnych. Gościliśmy uczestników 33 placówek wsparcia z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
W oparciu o ustawę o dodatku węglowym wydano 4 informacje przyznające dodatki na kwotę 12 tysięcy zł. Do załatwienia w trybie odwoławczym pozostało 12 spraw. W zakresie refundacji podatku VAT za dostarczone w 2023 roku paliwa gazowe od 25 stycznia bieżącego roku przyznano 45 refundacji na kwotę 6332,14 zł. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, to jest skrót nazwy ustawy, w okresie od 17 marca 2022 roku do chwili obecnej wypłacono łącznie 824 991,08 zł przysługujących świadczeń żywienia w placówkach oświatowych korzysta obecnie 18 dzieci. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których uczestniczy 6 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy przy współpracy z MOS w Bartoszycach zorganizował w dniu 26 maja 25 bartoszyckie spotkania artystyczne osób niesamodzielnych. Codzienna praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć wynikających z planów wspierających aktywizującego. Dodatkowo uczestnicy SDS oprócz praktycznych umiejętności mieli możliwość wzięcia udziału w 9 inicjatywach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, m.in. w spotkaniu integracyjnym Wianki 2023, organizowanym przez SDS w Giżycku oraz w 6. filmowym pikniku z Mareją. Jak wspominałem też, dziękuję serdecznie za pomoc przy organizacji naszego pięknego naprawdę stoiska na 14. Festiwalu Miast Citaslow, który się odbył nie tak dawno w Ornecie. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym mają Państwo przed sobą. Było to 14 zarządzeń. Myślę, że tutaj jest dookreślone dokładnie, co się wydarzyło. Chyba, że jakaś komisja przetargowa, czego dotyczy, to jakby też jasne, bo rozstrzygaliśmy pewne przetargi, rozstrzygaliśmy też sprawy związane z nadzorem budowlanym. Szanowni Państwo, ja w tym okresie między innymi, czyli sprawami, które dotyczą bezpośrednio miasta, uczestniczyłem właśnie w Festiwalu Miast Citaslow w Ornecie. Tam również było walne zgromadzenie członków miasta Citaslow. Podjęliśmy tam decyzję absolutoryjną w stosunku do obecnego zarządu, zresztą jednogłośnie za. Przyjęliśmy też sprawozdanie z działalności Rady Naukowej. Powstaje następna publikacja związana z miastami Citaslow. Przymierzamy się już coraz większymi krokami do funduszy europejskich i do podziału tak naprawdę też z puli miast Citaslow. Jesteśmy, partycypujemy w tym i myślę, że w tym momencie na tym porządnie skorzystamy. Ja jeszcze raz dziękuję za pomoc przy organizacji. Świetne wydarzenie, tak świetne prawie jak u nas, bo uważam, że nasze 2 lata temu wcale nie odbiegało od organizacji tego typu wydarzeń w poszczególnych latach. To tak dziwnie zabrzmi, ale następny Festiwal Miast Citaslow w Bartoszycach zgodnie z obecnymi normami odbyłby się za 30 lat. Więc złożyłem wniosek formalny, liczę, że będzie rozpatrzony, żeby te festiwale w ciągu roku odbywały się 2. Miast jest już 38, więc nie wiem, czy ktoś by dotrwał jeszcze 40 lat na następny festiwal. Więc to jest taka informacja. Poza tym byłem na warsztatach związanych, i to jest bardziej istotne, z programem Polska Wschodnia. Są pieniądze, o które będziemy się starać. Okres jest bardzo krótki. Ja przedstawiałem to ostatnio, nie wszyscy oczywiście mają telewizję kablową Barsat w programie Temat Tygodnia, że mamy pewne pomysły. One będą konsultowane, więc dzisiaj się nie będę na ten temat rozwlekał, a przede wszystkim sprawdzimy, czy te pomysły wpiszą się do końca w program, który w większości finansowo obejmuje tematy związane z zmianą, dostosowaniem tak naprawdę przestrzeni publicznej do zmian klimatu. A tak najprościej powiem, czy do klęsk żywiołowych, czy do ulew. Więc coś, co wbudowaliśmy w plac bohaterów już Westerplatte, jest jakby tą częścią tego pełnego planu. Natomiast tutaj chcielibyśmy zrobić mapę termiczną i tu się zwracam do spółki COWiG, bo wiem, że miała możliwość skorzystania z tego typu kamer, które są w stanie określić temperaturę powierzchni. Trzeba będzie przeskanować nam całe miasto i zobaczyć w tak zwanym najgorętszym okresie, to właśnie wakacyjnym, i to dość szybko, przeskanować całe miasto i sprawdzić, gdzie są te tak zwane plamy ciepła.
A najciekawsze, że może dla niektórych to być zaskoczeniem, niekoniecznie największą plamą ciepła będzie plac Konstytucji 3 Maja. Wbrew temu, co niektórzy sobie wyobrażają. Bo są tam zabudowania, jest to forma też terenu przewiewnego, więc inaczej tam temperatury pracują. Ja spodziewam się większych problemów z temperaturą przy drogach asfaltowych, w ciągach pieszych, gdzie tych zieleni jest jakby troszeczkę mniej, gdzie nie ma zadrzewień, więc to jest jakby też zwrócenie uwagi na to. Mam pomysł na tak zwaną, to powiem, bo to już dwukrotnie wypowiadałem się publicznie, na sieć mini tężni. A nie ma tego nigdzie w Polsce, więc spróbujemy zrealizować to w Bartoszycach. Za innowacje są też punkty, więc trzeba będzie korzystać. Dodatkowe punkty mamy również za to, że jesteśmy miastem według profesora Śleszyńskiego w grupie miast w Polsce, która straciła, jakoś tam określało, swoje możliwości tam rozwojowe, tak najbardziej w skrócie powiem, ze względu na pewne zaszłości i też umiejscowienie na mapie Polski. Za to dostajemy też dodatkowe punkty tych miast, które mogą w ogóle się w niektóre projekty wstrzeliwać. Nie jest dużo na poziomie województwa. Co prawda program czy Fundusze Europejskie Polska Wschodnia łapie jakby tą część wschodnią i doszła nam konkurencja dosyć duża, bo całe województwo mazowieckie bez Warszawy. Ale jak sobie poprzeanalizowałem też to województwo, to tych miasteczek wykluczonych nie było za dużo. Więc, a u nas dla odmiany niektóre miasta straciły tą możliwość pozyskiwania tych funduszy ze względu na to, że liczba mieszkańców jest poniżej 20 tysięcy. Poza nami, a chyba Kęczynem, Ełkiem i Elblągiem, tak naprawdę za bardzo konkurencji na poziomie województwa, samego województwa nie mamy. Próbujemy dofinansowania spore. Warto, więc ja mówię, zakasujemy rękawy, nie puszczam niektórych na urlopy i zaczynamy, bo okres składania wniosków, to też jest, powiem, drodzy Państwo, nie było wcześniej o tym informacji większej, jest od 15 lipca chyba do połowy września, więc w tym czasie musimy przygotować podstawową dokumentację w formie PFU, zrobić monitoring, zrobić pewną tę strategię, dopracować ją. Jakoś to musimy przebrnąć. Prawdopodobnie, i za to serdecznie przepraszam, będę Państwa zwoływał wakacje na sesję nadzwyczajną. Dlatego uprzedzam już teraz, nie wiem jeszcze kiedy, postaram się tak zrobić, żeby jak najwięcej Państwa było w tym momencie w Bartoszycach. Myślę, że to nie problem się skontaktować i dowiedzieć, kto jak sobie plany wakacyjne układa. To z tych tak zwanych przyjemnych rzeczy na przyszłość, a z nieprzyjemnej rzeczy teraźniejszej. Wspominałem dzisiaj o zieleni miejskiej. Przeczytam wpis tutaj jednej z pracownic naszych na temat czegoś, co, ale bardzo cieszę się, że w taki sposób też to się pojawia. Czy w naszym mieście może powstać coś ładnego? Chyba nie, bo zawsze coś trzeba ukraść, wyrwać, przewrócić, wyrzucić, połamać. Głośno się o tym nie mówi, ale my urzędnicy wiemy najlepiej, ile zniszczeń naprawiamy. Systematycznie kradzione są kwiaty z klombów miejskich. Łamane są drzewka nasadzane przez Urząd Miasta. Niszczone są przystanki, ławki, śmietniki, fontanny, wiaty i tym podobne. Nasza praca polega na pracy z ludźmi, głównie mieszkańcami Bartoszyc. Dla nich jesteśmy i wszystko, co robimy, robimy dla nich, a takie podziękowania dostajemy w zamian. Mimo wszystko pracujemy nadal, choć czasami ręce opadają. A pozwolę sobie odczytać również komentarz, który się tutaj pojawił, jednej z mieszkanek. Myślę, że warto, żeby też usłyszała, że jest słyszalna. Mamy podział mieszkańców na tych, co niszczą, kradną, śmiecą. Czyżby ze złośliwości, bo łatwiej krytykować, że nic nie zrobiono, a może dla sprawdzenia, czy poprawią. I tych, co dążą do upiększania miasta, prowadzą akcję wychowawczą z dziećmi, wspierają, dostrzegają wszelkie pozytywy. Może dzieci powinny dokształcać rodziców, bo przedszkolaki wiedzą wszystko. Szkolne dzieci z młodszych klas też. Przykro, ale trzeba zwiększyć liczbę miejsc monitorowanych oraz zatrudnienie osób do sprzątania. Chociaż już brakuje w mieście osób chętnych do takiej pracy. Taka refleksja, można powiedzieć, na koniec tej części dzisiejszej. Oczywiście dziękuję serdecznie za możliwość przedstawienia informacji. Proszę ewentualne pytania, ale proszę o niedługie, ponieważ będę miał okazję jeszcze dzisiaj dużo pomówić na temat poprzedniego roku. Pierwszy pan Azarewicz, później...
później pani Ania Binięta, a później pan. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć takiej rzeczy, bo tu dotyczy Wydziału Inwestycyjnego. Punkt drugi. Pracownicy Wydziału dokonali wyboru inspektorów nadzoru nad inwestycjami. Czy mógłby pan podać, jakie osoby zostały inspektorami? Proszę pani Ania Binięta, później pan Wydziński. Dobrze, Jarek będzie znał. Ja również mam pytanie dotyczące Wydziału Inwestycyjnego, ale punktu pierwszego. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie prowadzone są te prace, o których tutaj jest mowa. Czyli pracownicy prowadzą nadzór nad inwestycjami, a więc na jakim etapie są już te inwestycje. Na przykład jeśli chodzi o przebudowę ulicy Andersa, kiedy jest pewnie zaplanowana, już jest zaplanowane zakończenie. Ale jak to teraz wygląda, że tak powiem, obecnie i pozostałe właśnie te. Mam jeszcze również pytanie, ale to już dotyczące Wydziału Spraw Społecznych. Trwają przygotowania do kampanii promujący składanie wniosków w budżecie obywatelskim. Również pytanie moje dotyczy etapu tych przygotowań. Co my wiemy już na dzień dzisiejszy, jak wygląda składanie wniosków? Oraz Urząd Stanu Cywilnego. Czytamy, że kolejne dwie osoby z Ukrainy otrzymały PESEL. Moje pytanie dotyczy od początku wojny. Ile osób z Ukrainy otrzymało PESEL? Dziękuję. To wszystko. Dziękuję. Proszę pan Marek Rodziński, później pan burmistrz odpowie i będzie następna tura radnych zadających pytania. Moje pytanie już zostało wyprzedzone i zadał je pan radny Azarewicz. Również chciałem się dowiedzieć, ile ofert wpłynęło i kto został wyłoniony w tym wyborze inspektora nadzoru. To może jak pytanie zostało już wyczerpane, to może jeszcze pan Jarosław Puszko, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam trzy pytania. Pytanie pierwsze dotyczy instalacji terenowej LOFY przy jeziorku w kształcie serca. Rozumiem, że to jest pomysł pana burmistrza, tak? Jeżeli chodzi o właśnie tą instalację. I dlaczego te nazwy są anglojęzyczne? Bo my w Polsce powinniśmy promować nazwy polskie. Na przykład powinno być serce, tak? Powinno być na przykład miłość. Tak, a nie nazwa anglojęzyczna, no bo nawet znawcy tak, języka polskiego no, dążą do tego, żebyśmy po prostu w Polsce promowali polskie nazwy. I jeszcze jedna kwestia związana właśnie, kto to finansował, tak, bo mieszkańcy też właśnie o to pytają. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy sprzątania. Tutaj mam informację z Zieleni Miejskiej, że został sprzątnięty park Elżbiety. No, został dobrze uprzątnięty, ale inna sprawa dotycząca właśnie sprzątania ulic przed procesją Bożego Ciała. Ja dzwoniłem do ZGO, tutaj dodzwoniłem się do sekretariatu. Prosiłem w imieniu mieszkańców, żeby pojazd sprzątający ulicę został wysłany tam, gdzie procesja przechodziła. Chodziło mi o ulicę przede wszystkim Krzywą, ulicę Krasickiego, ulicę Majową. Nic się nie pojawiło. Mieszkańcy są po prostu zbulwersowani. Sam też zakasałem rękawy, też sprzątałem obok swojej posesji ulicę. Także no, kilkanaście litrów paliwa więcej, jeżeli by to kosztowało. A tym bardziej, że no mówię, tak jak mamy tutaj też sprawozdanie z komisji rewizyjnej, 150 tysięcy nadwyżki ma, tak, ZGO. To szkoda było 100 zł na paliwo dla tego pojazdu sprzątającego? Tym bardziej, że mnie pani zapewniała też, że ta informacja zostanie przekazana dalej. Także proszę, żeby, mówię, takich sytuacji nie było więcej w przyszłości, bo mieszkańcy naprawdę są zbulwersowani. Ja jako radny jestem przedstawicielem mieszkańców i przekazuję jak gdyby te informacje od mieszkańców. No i proszę, żeby właśnie te ulice zostały w trybie pilnym uprzątnięte, bo ulica Krusickiego, ulica Krzywa, ulica Majowa nie są uprzątnięte. W innych częściach miasta jest podobnie. Leży piasek po prostu po zimie i no, wygląda to naprawdę nieestetycznie. I jeszcze jedno pytanie, też od mieszkańców,
dotyczące właśnie tego miejsca, organizacji Dni Bartoszyc, no akurat duża część mieszkańców była zadowolona z tego miejsca tutaj, zwłaszcza, że no mówię, po raz pierwszy taka duża impreza się odbywa, czy może jakieś inne imprezy w przyszłości właśnie w Parku Elżbiety będą się odbywać, bo mieszkańcy po prostu no, chcieliby się dowiedzieć, czy pan burmistrz ma takie plany. Zwłaszcza jak są te upały, tak, to miejsce jest po prostu, no, można powiedzieć, no, miejscem takim wymarzonym. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Szanowni państwo, pytanie pana radnego Tadeusza Azarewicza i również pana radnego Lidzińskiego, bo to jakby jest zbieżne. Proszę, pan kierownik jest? A gdzie jest? Kto jest z wydziału? Kto jest z wydziału? To proszę sprawdzić i zweryfikować mi z wydziału, kto został inspektorem na poszczególne te inwestycje. Ja w głowie nie mam, więc proszę o tą informację. I jeżeli chodzi, bo tutaj też było pytanie związane, etap inwestycji, również takie informacje chciałbym dostać, jeżeli nie teraz, to przynajmniej w sprawach różnych. To przekazuję do OA, mają się przygotować na to. Jeżeli nie są w stanie ustnie, to proszę na piśmie, ja to odczytam. To w tym momencie też będzie jedno z pytań pani radnej Anny Biniędy, więc dlatego pozwolę sobie, żeby to później było przedstawione. Budżet obywatelski, zapraszam panią kierownik wydziału. Szanowni państwo, w temacie Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego chciałabym powiedzieć, że dosłownie wczoraj uchwała została wpisana w dziennik urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego i zgodnie z uchwałą, którą państwo podjęliście miesiąc temu, 14 dni od tego dnia liczymy do możliwości przeprowadzania kampanii. Więc wypada to w okresie 7-6 lipca i w tym czasie planujemy już ogłosić warunki, jeśli chodzi o zgłaszanie projektów. Czyli tak naprawdę do końca lipca będzie zgłaszanie projektów, w sierpniu będzie głosowanie mieszkańców i tak jak ustaliliśmy na ostatniej sesji, w sierpniu, wrześniu, do 15 września jest termin na składanie głosów już na weryfikację i później weryfikacja głosów oddanych na projekty. Ja jednak cofnę się do pytania pani Anny Biniędy, pani radnej. Ze względu na to, że no oczywiście przy przebudowie ulicy Andersa nie miałem okazji brać udziału. Radzie budowy odbyła się chyba w momencie, kiedy mnie nie było, co jest rzadkością. Przy rozbudowie cmentarza komunalnego pierwszy etap, druga część dopiero wyłoniono. Tak naprawdę, jak widzę, nadzór inwestorski, więc rada budowy nie powinna się nawet jeszcze odbyć, więc ja umowę z tego, co pamiętam, jeszcze nie podpisałem na nadzór i dopiero wówczas, jak będzie mieli nadzór, będzie Rada Budowy. Jeżeli chodzi o przebudowę, rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej, do mnie dotarł wstępny harmonogram, który zakłada rozpoczęcie prac. Oczywiście teraz trwają prace projektowe, bo tam jest zaprojektuj, wybuduj. Wstępny harmonogram prac zakładał od jesieni do wiosny raz, jakieś tam częściowe wycinki, na szczęście nie ma za dużo, drzew oczywiście i cały demontaż obecnej infrastruktury, którą trzeba będzie zdemontować. Od wiosny prace rozpoczną się już takie sensowne, budowlane. Okres wykonawczy to jest, z tego co pamiętam, chyba 2025 rok, maj czy jakoś tak. Więc to tak informuję. No nie jestem w stanie powiedzieć, no teraz są prace jakby projektowe. Zgodne z tym, co było określone w PFU. Jeżeli chodzi o przebudowę Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, to wszyscy państwo widzicie i możecie ocenić nakład prac. Za chwilę będzie kładziona już nawierzchnia główna na placu. Sieci ciepłownicze przebudowywane są w tym momencie jeszcze przez spółkę COWiK, również wodociągowe na tej części, która będzie parkingowa. Większość robót już ziemnych tak naprawdę zakończono. Tam jestem na bieżąco raz, dwa razy w miesiącu na Radzie Budowy. Więc tak bym tą wiedzę mam bezpośrednio z pierwszej ręki.
Co tam jeszcze? Chwilę, nie, na razie pani Anny Biniędy. Próbuję, patrzę, czy jeszcze coś tutaj mogę dodać. Jeżeli czegoś nie dodałem, to zobaczymy, co mi przygotuje Wydział Inwestycyjny, to wtedy zweryfikujemy. Pani Wiola może nam chwilę, tak? Pani pełnomocnik może nam kilka zdań powiedzieć na temat ewentualnie tych inspektorów, tak? To było zapytanie. To były zapytania ofertowe dopiero. Więc to... Aha, spokojnie, dobrze. Czyli tutaj jeszcze dokonanie wyboru, a zapytania to są dwie różne rzeczy, oczywiście. No to dobrze, powiedziałem o tych inwestycjach. Jeżeli coś będziemy więcej wiedzieć, to na koniec jeszcze się wypowiem. Przechodzimy do następnego pytania. Czy z USC mamy informację, ilu osób pochodzących z Ukrainy otrzymało w Partoszycach numer PESEL? Mamy kogoś z USC czy Spraw Obywatelskich? W sprawach różnych będzie przygotowane. Bardzo się cieszę. Dobrze. Pan Jarosław Puszko. Napis LOW. Nazwy polskie. Miłość jest długim napisem. Wiele rzeczy jest długim napisem. Jeżeli mówię, skąd się wzorowaliśmy na tym, więc jakby logika sama wskazuje, że jest to nazwa angielskojęzyczna. 90% mieszkańców młodych Bartoszyc ma obowiązek nauki języka angielskiego w szkołach, więc myślę, że nie jest to dla nikogo obcy napis. Chyba najbardziej znany napis na świecie, oznaczający bardzo dużo. A serce chyba dodatkowo pokazuje, dlaczego jest serce. Sfinansowane z okazji 15-lecia spółki ZGO. I tak naprawdę jedyne co, ponieważ jest to nasz teren, ZUK ustawiał to, aby to poprawnie było i równo ustawione, i wbetonowane, i trwałe. Gdzie nie polecam oczywiście po tym skakać, ale jest to dość odporne. Sprzątanie ulic. Ja poproszę jednak pana prezesa, niech się wypowie, ile pracy było wykonanej, ile pracy jest wykonywanej, w jakim zakresie i jak to spółka posiada zyski, które były w sprawozdaniu pokazane z tematu współpracy z miastem w okresie, w temacie zieleni, w temacie sprzątania i tak dalej. Jakie to ogromne zyski spółki przynosi współpraca z miastem? Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nasze prace, to zawsze wykonujemy i uzgadniamy z Urzędem Miasta. Mamy określone moce przerobowe, tak to nazwę, tak, określoną liczbę pracowników. Mamy duży obszar, który musimy odpowiednio zagospodarować, jeśli chodzi o zieleń. Jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, o określonych pracowników, idzie taki czas, że te moce będą jeszcze mniejsze, chociażby ze względu na temperatury i będziemy musieli skracać też czas pracy tych pracowników. Jeżeli czegoś nie zdążyliśmy zrobić na czas w waszym odczuciu, to nie dlatego, że pracownicy sobie leżeli, tylko wykonywali inne prace na terenie miasta. I teraz tak, jeżeli chcemy coś zrobić szybciej, dwa razy szybciej, możemy więcej zatrudnić osób, ale ja poproszę o pieniążki, bo jeżeli chodzi o współpracę z Urzędem Miasta, to trudno mówić tu o jakichś zyskach. Możemy mówić co najwyżej o wielkości strat, na przykład 500 000 w skali roku. I to trzeba z czegoś dołożyć. To jest cały czas finansowanie skośne. I teraz tak, można mieć wymogi bardzo duże, tylko no ja bym jednak, jeśli chodzi o zarządzanie, to raczej powinno być przynajmniej pieniążki powinny zerować to, co jest wykonywane z danej umowy, tak? Więc nie spodziewajmy się, że teraz będzie dużo lepiej, chociaż uważam, że nie, to miasto naprawdę źle nie wygląda i przynajmniej w ostatnich 3 latach jest znaczna poprawa. Jeśli chodzi o chociażby o tereny, które przygotowaliśmy na Dni Bartoszyc, no to były tam takie obszary, które no, sięgały zaniedbania, ale też nie miejskie, tak? Tylko PKP, które no, czyściliśmy, myślę, że ja wiem, z ostatnich 30 lat. Więc to też jest jakiś plus i poprawa wizerunku tego miasta, więc nie uważam, że jest źle. A jeżeli, tak jak mówię, jeżeli gdzieś nie byliśmy o danej porze, to znaczy, że byliśmy w drugim miejscu.
na terenie miejskim. Tylko chciał dodać, jeżeli chodzi o ulicę Krzywoukrasickiego-Majową. My nie mieliśmy określonej przez parafię trasy przemarszu, więc tam, gdzie dostaliśmy informacje o trasach przemarszu, udało nam się w miarę ogarnąć teren. Jeżeli nie mam informacji pełnej o trasie przejścia, też nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeżeli to jest powiedziane obszar działek, całych działek, w tydzień czy w dwa dni nie da się sprzątnąć, kiedy w tym momencie sprząta się wiele miejsc. Wiecie Państwo też szczerze, że jakby te wszystkie imprezy zbiegły nam się w jednym czasie. Nie da się być wszędzie, to co powiedział Pan Prezes, na czas. Chciałoby się sprzątnąć wszystko, chciałoby się, tak jak powiem tak, a dla odmiany, sprzątając i tu myślę, że warto też uczulić mieszkańców. Drodzy Państwo, przez radnych słyszymy, że chcecie, żeby były sprzątane ulice. Przyjeżdża zamiatarka, która niestety przy takich temperaturach pyli. Czy to jest dzień, czy to jest noc, bo i w nocy sprzątanie się odbywa, pyli. Wychodzą ludzie i krzyczą na pracowników, że muszą ponownie myć okna. Drodzy Państwo, to albo robimy to wszyscy w czynie społecznym ręcznie, tak jak się cieszę, że troszeczkę na działkach tego czynu społecznego widzimy i dziękuję za to mieszkańcom, naprawdę, bo to jest miłe. Ja powiem szczerze, też mieszkam na działkach i też zebrałem piach spod swojej posesji, choć to jest droga wojewódzka dla odmiany. Więc to jest jakby naturalne, bo nie chciałem, żeby wyglądało to koszmarnie, a tego piachu też kilka worków się zbiera, więc jakby to jest jasne. I to jest jakby logiczne, nikt nie chce mieć bałaganu, ale ciężko też, mówię, pogodzić. Jak kosimy, to słyszymy od mieszkańców, a byłem świadkiem, kiedy wyskoczył człowiek z samochodu, a tutaj 5 trawek mam naklejonych z przodu na karoserię. Ja mówię, chodźcie z płatami tutaj, zasłaniajcie samochody w trakcie koszenia. Gdzie uczulamy, kiedy idzie cała trasa, widać od początku, że idą kosiarki, słychać je z daleka. Tak trochę myślenia, przestawić samochód, przecież za chwilę będzie na moim parkingu, tak? Gdzieś tam jest ta informacja też puszczana i to jest jakby najważniejsze, żeby reagować, ale też nie przesadzać. Wszelakie zniszczenia, bo nie mówię, że się nie zdarzy już bardzo nieczęsto, że jakiś kamień trafi, wiem, że pracownicy wkładają kartkę, jeżeli nie są w stanie w tym momencie złapać właściciela za szybę, z prośbą o przekazanie informacji do ubezpieczyciela, jeżeli chodzi o stukniętą szybę czy stuknięty kamieniem karoserii. Z drugiej strony też informujemy, że tych kamieni nie ma dużo, bo nie jest to koszenie bezpośrednio przy samej ziemi. Czyli nie jest to tak, choć to wygląda tak sucho, jest odpowiednia wysokość i musi się naprawdę trafić jakiś wredny kamień, który chyba utkwił bezpośrednio na pewnej wysokości w trawie albo przez trawę został wyniesiony. Czyli to też ja to mówię, w jaki sposób to wygląda. Sam to obserwuję, sam to w jaki sposób oceniam tę pracę i tylko mogę podziękować większości pracowników, naprawdę większości, bo nie mogę podziękować tym, którzy są na urlopach albo chorzy, ale to też wiadomo, każdemu się może zdarzyć choroba, ale tym, którzy pracują w danym momencie, ja to widzę, mogę podziękować za ten wkład. Powiem szczerze, nie zamieniłbym się z nimi na pracę, mimo że nie mówię, że też mało pracy wykonuję, ale nie zamieniłbym się. To tak z mojej strony jakby dokładając, nie oznacza to, że nie chcemy sprzątać, nie oznacza to, że nie dokończymy sprzątania, bo takie sprzątanie cały czas będzie trwało. To samo dotyczyło, za chwilę usłyszymy, że o łataniu ulic, a dlaczego ta wcześniej, ta później, bo też to jest na bieżąco robione. Były warunki niemożliwości łatania, później to łatanie zaczęło się dziać. Współpracują ze sobą spółki, współpracuje Zakład Usług Komunalnych ze spółkami. Staramy się tworzyć jakby w danym momencie, kiedy jest jakby jakaś akcja, czy to Dni Bartoszyc, o czym Państwo słyszą z tych wszystkich raportów, aby wszystkie ręce na pokład w danym momencie. Wiadomo, że coś się wówczas zostawia, ale tutaj już wracając do Dni Bartoszyc i miejsca, aby takie miejsce było piękne, trzeba było poświęcić na to prawie miesiąc czasu. Prawie miesiąc czasu. Nie mówię, że maksymalnie wszystkimi siłami, ale większością sił. Więc aby doprowadzić do tego, aby wstawić nowe ławki, te ławeczki, które zostały wstawione, nie, zabrane za chwilę i dadzą się odnowić, za chwilę trafią do miasta w miejscach, w których Państwo wielokrotnie wnioskowali, aby stały. Więc już uprzedzam fakt, jeżeli będziemy mieli sprawne kosze na śmieci, a kilka jest, też trafią tam, gdzie wnioskowaliście. Fajnie, bo trochę się odzyskało, trochę się też naprawiło.
Czy będą tam inne imprezy? Tak, z tego co wiem, przewidywana jest w najbliższym czasie, czyli na 29 lipca festiwal chyba muzyki dance i disco polo. Więc jest to też bardzo dobre miejsce na to, żeby sobie potańczyć, pośpiewać, powygłupiać się, pobawić. Z wiadomych względów to też chyba jest logiczne. Jeżeli budujemy duży amfiteatr, Dni Bartoszyc, czyli tego typu akcje będą odbywały się. No jeżeli będę miał na to wpływ, jeżeli nie, no ktoś inny zdecyduje, więc nie powiem, co się wydarzy za rok. Będą odbywały się na amfiteatrze, bo jest to logiczne, tak? Jest to logiczne ze względów też finansowych. Za scenę, którą się wynajmuje Dni Bartoszyc, państwo mieli informację, jakie są koszty tej sceny. Jeżeli można zaoszczędzić 50-60 tysięcy na scenie, a nawet 75, czyli proszę, lepiej pan analizował niż ja nawet te wydatki, no to wiadomo, że warto zaoszczędzić, bo ceny artystów nie będą spadać, ceny sceny nie będą spadać, a chcielibyśmy jakiś poziom, który utrzymywaliśmy, zachować, nie zaniżyć go. Więc to na tym polega. A przy okazji chciałbym panu dyrektorowi też podziękować za to, że na 15-lecie również sfinansował nam Miasteczko Rycerskie, które cieszyło się naprawdę bardzo dużą frekwencją. To z mojej strony. Jeszcze chciałem tylko dodać. Proszę. Jeśli chodzi nawet o te ubezpieczenia, to ostrzegam, że jeżeli mieszkańcy wpadną na pomysł wyłudzeń, a takie się trafiają, czyli pokazują ubytki chociażby w lakierze i twierdzą, że to jest nasza wina, to niestety zaczniemy to zgłaszać na policję, bo nie wszystkie zgłoszenia my rozpatrujemy pozytywnie, ponieważ no bezczelność ludzka jest wielka i potrafią pokazywać nawet uszkodzenia zderzaków, które nie dało się tego wykonać pod kaszarką. Tak? To jedna sprawa. Wcześniej już była mowa o kradzieżach zieleni. Jak ktoś sobie wyciągnie bratka za 3 złote, to my musimy tego bratka kupić, wysłać ludzi. Jesteśmy z czasem do tyłu, pracownik też kosztuje i bratek ukradziony za 3 złote kosztuje nas co najmniej ze 30. Taka to jest właśnie rozeznanie niektórych mieszkańców miasta. Zgłasza się pan Puszko i panie Ela. To w tej sprawie tutaj co? Dobrze, co do tego, a później pani Machniewska, także proszę. Panie burmistrzu, taka uwaga, że nie zgłoszona była trasa, to tak trochę nie na miejscu, bo od 24 lat, jak ja mieszkam na działkach, trasa nie uległa zmianie. Także akurat tutaj to wiadomo było, które ulice zawsze są i zawsze, każdego roku, od 10 lat, jak ja pamiętam, zawsze te ulice przed Bożym Ciałem były sprzątane. Także nam nawet nie wpadło na myśl, że w tym roku może to nie być zrobione. Stąd taka szybka reakcja była pana Jarka. Ja jeszcze chciałam i mam pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, jaką kwotę przeznaczacie na sponsorowanie w mieście różnych skwerków, właśnie no tak jak teraz jakichś tam napisów, no tą małą infrastrukturą, którą macie. Jaka to jest kwota do tej pory, no przypuśćmy nawet w tym roku, tak? Trudno mi na to chwilę powiedzieć. Nie jestem. A mogę prosić o odpowiedź na piśmie? Dobrze. Za jakie lata? Bo lata były różne i różne wydatki mieliśmy. Ten i poprzedni rok, poproszę. Dobrze. Proszę jeszcze jedno, już jak jestem przy głosie, panie przewodniczący. Mam pytanie, bo widzę tutaj znowu zaczynamy kleić dziury. Ale czy bierzemy pod uwagę, klejąc dziury, te drogi, którymi jedzie autobus? Bo droga, która jest do MOPS-u, w tej chwili te dziury są tak głębokie i one są usytuowane w takich miejscach, że jeżeli dwa samochody się wymijają, nie ma możliwości, żeby w tą dziurę nie wjechać. Po prostu nie ma możliwości. Ja już na ostatniej sesji prosiłam i mówiłam, że jest to takie newralgiczne miejsce, że tam i samochód, autobus jedzie i naprawdę dużo jeździ wożących osoby niepełnosprawne na różne zajęcia do MOPS-u i żeby tą drogę jak najszybciej naprawić w pierwszej kolejności, bo no mówię naprawdę tam może, jeżeli ktoś szybciej jedzie, tam trzeba po prostu wyhamować prawie do zera wjeżdżając w tą dziurę, bo inaczej to się urwie zawieszenie. Dziękuję. Dobrze. Pani radna. Pani radna Machniewska, później pan Puszko i później pani Ewa. Tak, ja za chwileczkę tylko. Jarku, ja mam do ciebie pytanie. Przypomnij mi jeszcze raz twoje zarzuty. To chodziło o śmieci po Bożym Ciele czy przed? Przed. No bo tutaj...
A, to przed. To już pytania nie ma, bo tutaj inaczej to by brzmiało, inaczej to, co niektórzy zrozumie. Dobra. No tak, ale nie prowadźmy debaty, tylko właśnie pytanie, odpowiedź. Proszę bardzo. Znaczy, ja chciałbym się tak odnieść do odpowiedzi pana burmistrza na postawione przeze mnie pytania. Jeżeli chodzi o długość, bo tu pan napisał, tak, Love a serce, to jest różnica nie kilku literek, tylko jednej litery. Poza tym wszyscy na to mówią serce, nie Love. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o sprzątnięcie ulicy, ja dzwoniłem. Na prośbę mieszkańców dzwoniłem przed Bożym Ciałem, zadzwoniłem właśnie do ZGO. Pani przyjęła informację, powiedziała, że skieruje, że prawdopodobnie tak to zostanie właśnie, zostanie zamiatarka wysłana na tę ulicę. Podałem też nazwy ulic, bo ta procesja no raz do roku się odbywa. Ona się nie odbywa, prawda, co tydzień, co dwa tygodnie, tylko raz do roku. W poprzednich latach tutaj nie było żadnego problemu, tak, zamieciarka zawsze przyjeżdżała, natomiast no mówię, nie było w tym roku żadnego sprzętu. Dobrze. Pani Ewa Pisarska, później pan Liziński. Moje pytanie dotyczy, mam trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczy inwestycji na placu Bohaterów Westerplatte. Tak, no tak. Tak, a to ja mogę poczekać także spokojnie. Tak. Jeszcze jedno tylko do pana prezesa jeszcze pytanie. Tak. O sprzątnięciu ulic mówimy od 2-3 miesięcy. Zgłaszamy ten problem od kwietnia. Pan burmistrz za każdym razem odpowiada, sukcesywnie ulice są sprzątane. Nie widać tego i my jako radni też nie widzimy tego sprzątnięcia tych ulic po zimie. Wykonujemy pielenie, opryski, koszenie traw, a nie sprzątnęliśmy jeszcze miasta po zimie. Wydaje mi się, że jakiś harmonogram kolejności prac powinien być stworzony. Ale wracając do pytania, bo pan przewodniczący prosił o pytanie. W związku z tym, że pan burmistrz mówił, że sukcesywnie są sprzątane ulice, to ja chciałbym się zapytać, czy w ciągu tych 3 miesięcy pan prezes jest w stanie wymienić, które ulice zostały sprzątnięte z tego piachu? Co miesiąc w sprawozdaniach pan burmistrz mówi, jakie ulice są sprzątane. Podkreślę jeszcze raz, sukcesywnie sprzątamy ulice. Były dni Bartoszyc, na dni Bartoszyc były ważniejsze sprawy jak sprzątanie ulic. Wykosiliśmy miasto raz, czekamy, zobaczymy, jak będzie dalej wyglądała zieleń i czy dalej będzie susza. Od wczoraj albo od przedwczoraj jesteśmy na ulicach, dalej sprzątamy. Sprzątanie nie jest proste, bo to nie wystarczy, że przyjedzie sama ładowarka, bo tego piasku jest stanowczo za dużo. Tam trzeba wysłać ludzi z ładowarką i wstępnie muszą to wykonać ludzie. Dopiero później doczyszcza specjalistyczny sprzęt. Na to trzeba czasu i ludzi. Jesteśmy w trakcie sprzątania. Jesteśmy teraz, skończyliśmy albo jesteśmy na Paderewskiego. Okay. Znów mówię, na raz się tego nie da. Sprzęt specjalistyczny kosztował 500 000 złotych, używany 6 lat temu. Nie kupimy następnego. Proszę, panie burmistrzu. Ja urwę tę dyskusję, drodzy państwo, z prostego względu. Ona jest bezcelowa, jak w większości przypadków dyskusje związane, dziękuję bardzo, powiem z czym? Z funduszami. Nie widzę problemu. Spółka chętnie zrezygnuje z obsługi zieleni, z obsługi oczyszczania miasta. Ponownie wrzucimy w przetarg oczyszczanie pozimowe, które było wykonywane, nie powiem czasami, niekoniecznie lepiej i niekoniecznie krócej, ale za które płaciliśmy ogromne pieniądze. Możemy z powrotem w przetarg zrobić niezależnie zieleń. Też nie widzę z tym problemu. I zobaczycie państwo, jeżeli zlecimy tego typu działania na zewnątrz, jak będzie wyglądał budżet związany z zielenią i czy on będzie lepszy? Nie jestem w stanie tego w tym momencie powiedzieć. Wydaje mi się, że nie, jeżeli chodzi o stan zieleni. Naprawdę łatwo dyskutować, łatwo oceniać pracę ludzi, za którymi nie idą też odpowiedniej wysokości fundusze. Łatwo mówić, co spółka robi poza tym, ale spółka ma swoje cele statutowe, ma cele promocyjne, ma cele związane z poprawą wizerunku miasta, nie tylko związane z zielenią, ale ze współpracy w mieście, czyli do inwestowania pewnych imprez, do inwestowania. Jest to tak zwane działanie celu społecznego. Spółki, które przynoszą zyski, takie działania robią we wszystkich miastach, miasteczkach, mieścinach. Również w wioskach, jeżeli gdzieś jest na jakimś obszarze jakaś spółka, a już
daj Boże własna, to tym bardziej. Czyli partycypują w działaniach również architektury, małej architektury, pewnych upiększeń, które można uczynić. I za to nie powinniśmy rozliczać, za to nie powinniśmy się czepiać danej spółki, a dziękować, że chce to robić, że jest taka chęć. Ja rozumiem, że dla niektórych to jest śmieszne. Ja uważam, że to jest jak najbardziej poważny temat, bo zazdrościmy, zazdrościliśmy Mławie, zazdrościliśmy wielu innym miastom, gdzie spółki robią fajne rzeczy w mieście. A tu zamiast pochwalić, to rozliczmy za to, pokażmy, że to jest B, zróbmy serce inne, napiszmy serce kocham, zróbmy co innego. Drodzy Państwo, o czym my rozmawiamy? O takiej małych sprawach? Rozmawiajmy o tym, co tak naprawdę ma jakieś większe znaczenie. Znaczenie w jakikolwiek sposób. I rozumiem, nie czepiam się oczywiście samego sprzątania i wskazywania ulic, żeby nie było. Natomiast powiem jedną rzecz. Mierzmy siły na zamiary. Wielokrotnie to musimy robić. I tak też się czyni w danych miastach. Jeżeli chcemy, żeby wszystko było tip-top, to musimy zaangażować naprawdę nie 20, 25 osób, a 100 osób na miesiąc. Znamy koszty 100 osób. Znamy możliwości sprzętowe. Sprzętu jest dokupione naprawdę mnóstwo przez spółkę, która w tym momencie ma ten sprzęt. My nie zapłaciliśmy za ten sprzęt dodatkowo. Fajnie, wiem, że to jest spółka miejska, więc oczekujecie też tych działań. Ale też spółka miejska nie może na pewnym etapie jednego rodzaju działalności przynosić zbyt duże straty, bo to, brzydko powiem, nie jest do końca zgodne z, wiemy z czym, z kodeksem spółek handlowych i ogólnie działalnością spółki. Bo można określić w tym momencie prezesowi, że działa w pewnym zakresie na niekorzyść spółki, co oznacza, że powinien rozwiązać tego typu umowę. To najprościej mówiąc. Dzieje się dużo. Ja dziękuję za to, że się dzieje dużo w mieście. Dziękuję również Państwu za uwagi, które zgłaszacie. Natomiast nie da się, powtórzę jeszcze raz, zrobić wszystkiego w tym samym czasie na całości miasta, gdzie wielokrotnie rozmawialiśmy o ilościach. Za chwilę możemy w raporcie powiedzieć, ile mamy hektarów zieleni, ile mamy ulic, którą ulicę przejmujemy, które próbujemy doprowadzić do porządku, gdzie w tym momencie droga krajowa, która pozimowo została sprzątnięta, nie została dokładnie sprzątnięta, bo nie przez nas. I było to poprawiane ze względu na to, że zajmuje się też tam zielenią, więc przy okazji udało się tam posprzątać na ile można. Więc to wszystko w jakikolwiek sposób się ogarnia. Chcemy jak najwięcej. Tu powiem, Zarząd Dróg Wojewódzkich z przyjemnością chciał z nami podpisać umowę na ronda. Do tej pory czekamy na porozumienie. Drodzy Państwo, to są rzeczy, które, o których Państwo sobie nie zdają sprawy i za tym powinny również iść fundusze, na które oczekujemy, aby wzmocnić pewne działania, aby zakupić pewne nowe nasadzenia. Tak? My mamy w tym momencie bratki dalej na rondach. Dlaczego? Dlatego, że nie dostaliśmy pieniędzy na nasadzenia, na nic innego. Zaraz powiecie, że te bratki będą się psuły i gniły. Tak, tak będzie się działo ze względu na to, że umowa, o którą wnioskowaliśmy w lipcu poprzedniego roku, jakimś dziwnym trafem ciągnie się do lipca obecnego roku. Zastanawiam się, czy było sens zwiększać tą pulę i prosić o dodatkowe pieniądze, kiedy my je dostaniemy, nie wiem, w sierpniu? To w sierpniu to właściwie to powinniśmy zamawiać drzewa na nasadzenia zastępcze. Tak to niestety wygląda, a nie sadzić kwiaty. I to są tego typu problemy, które są na co dzień. Na co dzień w spółce, na co dzień w miastach, w mieście. Tak samo trafiają do mnie te sygnały od mieszkańców, nie tylko od państwa radnych, bo tych sygnałów jest naprawdę mnóstwo. One są rozpatrywane często indywidualnie też, nie do jednego bratka, jak powiedział pan prezes, ale do sytuacji, w której coś się wydarza, leci jakaś część spółki, bo trzeba zadziałać. Lecą pracownicy ZUK-u, o czym dokładnie wiecie, bo fajnie wrzucić w budżet to, co do tej pory robimy zawsze, temat związany z działaniami, naprawami i tak dalej. A są rzeczy wypadkowe, które się wydarzają. Są rzeczy, które przychodzą z policji, muszą być priorytetowe, wymiana znaków zdewastowanych, o których mówimy, wymiana wielu rzeczy. Za chwilę malowanie pasów, powiecie dlaczego dopiero w lipcu, no bo dopiero łatanie się kończy. A dlaczego? Bo mieliśmy takie inne warunki pogodowe wcześniej. Wszystko jest jakby z czymś związane. Jest jeden rok, w którym można zrobić coś szybciej i jest taki rok, w którym się to robi później. Ale nie jest powiedziane, że się tego nie zrobi i o to Państwu mogę zapewnić. Ulice będą posprzątane. Może późno, ale będą. Dziękuję. Pani radna Łapisarska, później Pani Przewodnicząca. Dziękuję.
Moje pytanie dotyczy inwestycji przy Placu Bohaterów Westerplatte, ponieważ wiemy, że zostały już tam, widzimy, że zostały zrobione schody. Ja miałabym i mam pytania wśród mieszkańców dotyczących zejść dla osób z wózkami lub z osobami mającymi problem z poruszaniem się. Chciałabym prosić o przypomnienie, w którym miejscu będą się znajdowały te zejścia. Dziękuję. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy Wydziału Techniczno-Komunalnego o kontrolach segregacji odpadów komunalnych. Burmistrz zwrócił uwagę, że w śmieciach jest bardzo dużo ostatnio znalezionych odpadów elektrośmieci. Ja bym chciała przypomnieć i poprosić jeszcze raz o to, żeby rozważyć możliwość postawienia punktów selektywnej zbiórki odpadów dotyczących elektrośmieci tam, gdzie jest to możliwe. Po prostu taka jest konieczność. I moje trzecie pytanie dotyczy zakładu usług komunalnych. Oczywiście dotyczy drogi między Słowackiego a ulicy Poniatowskiego. Chciałabym się dowiedzieć, jaką odpowiedź uzyskaliśmy od Wydziału Dróg związaną z naprawą gwarancyjną. Dziękuję, to wszystkie pytania. Proszę, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja mam, może zacznę tutaj od wykazu zarządzeń, zarządzenie numer 4 i zarządzenie numer 10. Powołanie komisji przetargowej, jakby można było to dookreślić, to jest pierwsze jakby pytanie. Powołanie komisji konkursowej, to jest punkt 9, do zaopiniowania ofert na działania w zakresie wspierania kultury i sztuki. Czy to jest jakby konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych, czy to może na prace restauratorskie, konserwatorskie? 4,5 tysiąca, o których mówiłem w trakcie całości sprawozdania tutaj informacji, czyli dotyczące organizacji imprezy na 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Aha, okej, okay, dobrze. I jeszcze te komisje przetargowe. To może za chwilę. I teraz chciałam też powiedzieć o tym napisie Bartoszyce i wykorzystaniu roślin wieloletnich, tawu. Napis wygląda naprawdę bardzo ładnie i subtelnie i rzeczywiście rzuca się w oczy. Ale też chciałam zapytać odnośnie to, co pan burmistrz powiedział, o konsultowaniu programu, czyli dostosowania przestrzeni publicznej do zmieniającego się klimatu. Kiedy pan burmistrz przewiduje te konsultacje? Chodzi o Plac Bohaterów Westerplatte, to raz. A z czym? Z całością miasta. Z całością, czyli mówimy o kolejnym okresie programowania, tak? O obecnym okresie programowane 2027, oczywiście, przepraszam, Polska Wschodnia. I jeżeli pani ma dostęp tak samo do sprawdzenia dokładnie, w co możemy się ewentualnie wejść. Natomiast konsultacje są obowiązkowe, ale żeby konsultować, to trzeba coś wykazać, a po pierwsze podjąć też uchwałę związaną tam. Tak, strategią związaną z myślą, pierwszą uchwałę intencyjną związaną ze strategią zapobiegania pewnym tego typu zjawiskom i to jest strategia klimatyczna na poziomie, to jest miejski program chyba tego typu, więc to jest jakby też w przygotowaniu sama uchwała, bo sam program na szczęście nie musi być uchwalony do czasu nawet rozstrzygnięcia tego konkursu, ale jest obligatoryjne podjęcie uchwały rozpoczynającej tworzenie tego typu programu, więc jakby to jest istotne. Dlatego wakacje będziemy musieli się spotkać tylko z tego względu, a konsultacje społeczne też są jakby obowiązkowe, tylko one są w formie dowolnej, czyli powiem tak, nawet państwo nie muszą w tym temacie podejmować uchwały, są to konsultacje społeczne, musimy udowodnić, że rozpropagowaliśmy projekt, daliśmy jakieś propozycje do wyboru, jakiś wybór został dokonany przez większą, mniejszą grupę mieszkańców, która chciała to zobaczyć, chciała w jakikolwiek sposób do tego zajrzeć. Będzie to odpowiedni okres, pewnie forma wieloraka. Możliwe, że tego typu rzeczy zrobimy na poziomie spotkań oczywiście otwartych, plus w formie internetowej czy sądy. Czyli to kilka rzeczy, pewnie z kilkoma kanałami się spotkamy, bo wiemy, że nie każdy
ma dostęp do internetu, więc to jest jakby jasne. Więc pewnie będzie albo spotkanie w urzędzie, albo w BDK-u, pewnie w jakiejś formie cyklu, aby jak największą ilość mieszkańców, największej ilości mieszkańców pokazać, zrobić jakąś formę wyboru, tak? Bo jakby nikt nie lubi dyskutować o czymś, czego nie ma, tak? Więc jakby formę wyboru czy zaproponowania pewnego wstępnego projektu, który musi być, bo to też jest istotne, że nie można sobie wszystkiego wymyślić, musi być zgodny z programem i finansowaniem. Czyli konsultowanie programu, bo jest obligatoryjne. A jak jesteśmy w temacie konsultacji, chciałam też zapytać o jeszcze jedną rzecz. O skwer ZHP przy ulicy Nowowiejskiego, bo pan burmistrz w którejś ze swoich wypowiedzi, nie wiem, zdaje się w Barcacie, wspomniał o tym, że jest w perspektywie plan, że tak powiem, stworzenia dużego placu zabaw właśnie przy tym skwerze ZHP. I chciałam zapytać, czy pan burmistrz zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne, jakie urządzenia mieszkańcy widzieliby w tym miejscu, ale też jest w tym momencie zapytanie od seniorów, którzy bardzo często krępują się ćwiczyć gdzieś tam w takim miejscu bardzo widocznym. Czy pan burmistrz też przewiduje poza tym placem zabaw stworzenie jakichś takich miejsc, może nawet zewnętrznej, w cudzysłowie, siłowni z przeznaczeniem właśnie dla seniorów? Bo ona jest tam niby dalej, ale zapytanie konkretnie o te miejsce i o konsultacje społeczne odnośnie tego placu zabaw. Natomiast to, co powiedział Jarek w temacie również, ja bym to też odniosła do tematu konsultacji o napisu love, nieważne czy to z angielska, czy z polska brzmiącego, zdaje się, że to bardziej chodzi o to, żeby nazwa tego napisu była przekonsultowana też, tak? Jeżeli mieszkańcy rzeczywiście chcieli ten napis z angielska, no to jest super, jeżeli nie, tak, ale to chodzi o bardziej o to, że warto by było pewne rzeczy, pewne tematy przekonsultowywać z mieszkańcami, bo wtedy mamy jakby jasność i klarowność, że mieszkańcy rzeczywiście tego chcą, że mają takie potrzeby. Dziękuję. Pani radna Krystyna Duda, później pan Witold Darski. W dziale zamówienia publiczne w punkcie trzecim jest: rozstrzygnięto przetarg na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, ale nie rozstrzygnięto, bo nie wpłynęła żadna oferta, więc tu jest jakby przekłamanie tego zdania. Nie rozstrzygnięto, a napisane rozstrzygnięto. Nie wpłynęła żadna oferta dotycząca ubezpieczenia. Ja chciałam zapytać, czy w warunkach przetargu wzięto pod uwagę ubezpieczenia na wypadek klęsk na cmentarzu? Myśmy o tym mówili na komisji, że jest na przykład burza, wywala się drzewo, niszczy czyjś pomnik i kto za to ubezpiecza. Ponieważ nie rozstrzygnięto przetargu, jeśli nie ma takiej klauzuli, to ja bym prosiła, żeby to wprowadzić do warunków przetargu. Dziękuję bardzo. Pan radny Darski, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Trzy tematy. Tutaj pani przewodnicząca Kasia Basak temat ruszyła trochę pociągnę, bo to, co wykonano w tej chwili, skwer ZHP, on jednym się podoba, ta mała architektura, innym się nie podoba i ludzie tak komentują. Chciałem się dowiedzieć, kto projektuje takie elementy małej architektury w Bartoszewie, jak tym bardziej, że ona ma być rozwinięta, to ma być plac zabaw, jak gdyby taki kompleks i tak dalej, bo są różne komentarze. Kto jest projektantem tej struktury małej architektury? A może zatrudniono, bo kiedyś funkcjonował przy Urzędzie Miasta architekt miejski, nie wiem, po prostu mnie to interesuje po prostu, bo jest też zwyczajem, że jak coś... Ale wchodzimy w sprawy różne. Przepraszam, ja nie odpowiem na te pytania, jeżeli zaczynamy coraz bardziej wchodzić w sprawy różne. Dziękuję. No niekoniecznie sprawy różne. Dobrze, drugi temat. Inwestycje, które poruszałem, przygotowano projekt wykonania pomostów i taki jest zwyczaj, że jak się wykonuje projekt, to w następnym roku się wykonuje zadanie, a w tej chwili nawet powiedziano mi nam na którejś sesji, że
wystąpi się o pozyskanie pieniędzy na te pomosty. Tam jest kwestia niecałych 300 tysięcy. Czytam ostatnio, że są programy dla samorządów, wsparcie turystyki, rekreacji i Bartoszyc tam nie widzę. Nie wiem dlaczego i czy wystąpiono o pieniądze na wykonanie pomostów. I ostatnia sprawa. W realizacji zadań zakładów komunalnych nie było, że zdjęto tablicę z kamienia, zdjęto, a to powinno być, no bo to jeśli o tym się mówiło przez kilka sesji, wykonało się, dokonało się i tutaj bardzo dziękuję. Tutaj po rozmowie z panem burmistrzem też niejako, że zareagowano i że to, tego już nie ma. I teraz powinniśmy się zastanowić, czy powołać komisję, czy cokolwiek, żeby tam na to miejsce jakąś inną tablicę z jakimś innym odezwą, czy nazwą można było powiesić. Bo tam przecież jest park jakiś, tak, prawda, rekreacji. Dziękuję, a reszta spraw różnych. Dziękuję. Ja tylko nim oddam głos panu burmistrzowi. No, pan radny jak zwykle w swoich powiedziach dotyczy spraw różnych, a mówi to do kiedy rozpatrujemy sprawy odnośnie informacji burmistrza. Także bardzo proszę panie burmistrzu ewentualnie odnieść się do tych, ale w sprawach różnych. Na te trzy pytania pana radnego. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, odpowiedź dla pani Biniędy. Nadano PESEL dla Ukraińców, to 263 osoby. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Ja może odniosę się do wypowiedzi. Co, chwileczkę. Dobrze. Chwileczkę pani radna. Może do tego kompletu pytań. Proszę panie burmistrzu. Pani radna Ewa Pisarska, Pradze Bohaterów, Westerplatte Schody. Nie mam w tym momencie przed sobą projektu, więc pani nie odpowiem. Zapraszam do nas, do Wydziału Inwestycyjnego w sprawdzenie. Więc no to też nie, chyba że na sprawy różne to bardziej przenieść, bo to jakby nie jest przewidziane w nadzorze, że wiem w którym miejscu w danym momencie coś jest. Dla niepełnosprawnych na pewno są przewidziane zjazdy. Nie mówię, że z tej głównej byłej, której nie zmieniamy, tylko zmieniamy teren, przepraszam, materiał, który jest na tej związanej wojskowej scenie. Z pozostałych tam będą zjazdy dla niepełnosprawnych przygotowane, a z tej sceny, z tego co ja wiem, w okolicach jest zjazd przy szalecie, który pozwala na dostęp do placu. I tak było wcześniej i tutaj akurat żadnych zmiany nie miały być przewidziane. Przynajmniej z tego co ja wiem. Segregacja odpadów komunalnych. Bardzo proszę o wniosek do budżetu na stworzenie tego typu miejsc na elektrośmieci. Naprawa gwarancyjna w ZUK-u. Myślę, że to nie dotyczy przede wszystkim ZUK-u i też to są sprawy różne i mam nadzieję, że ktoś z Wydziału Inwestycyjnego odpowie, bo nie ZUK zajmuje się naprawą gwarancyjną wykonawstwa, które było przy drogach wojewódzkich, bo tam był główny inwestor. To tak ze swojej strony, jeżeli chodzi o to. Czy ja mogę odnieść się do tych odpowiedzi? Proszę. Ponieważ powiedział pan, że mam złożyć wniosek o te pojemniki, więc chciałam poinformować, że my corocznie, a jestem już 9 rok w Radzie, tak się zaczęła ta kadencja, teraz w zasadzie te lata lecą, i za każdym razem, co roku, raz, że składamy, dwa, że wielokrotnie, nawet jako komisja składaliśmy takie wnioski, więc ja bym prosiła, żeby zanotować, być może pan by złożył tutaj też również ze swojej strony, czy też w jakikolwiek sposób zanotować, żeby to było odnotowane, że jest taka potrzeba. Może wtedy będzie mniej tych śmieci w obudowach. A jeśli chodzi o drogę, którą mi pan powiedział, że nie jest to zadaniem ZUK-u, właśnie dlatego, że nie jest to zadaniem ZUK-u. A tak jak było wcześniej powiedziane, tych spraw w mieście jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia, więc myślę, że wyrażę tu nie tylko własną opinię. Myśleliśmy jako radni, że pójdzie to jak gdyby kosztem już nawet niekoniecznie pieniędzy, ale pracy tych osób, które zniszczyły tę drogę. Stąd moje pytanie było, czy w ogóle wystosowaliśmy to pismo i jaką odpowiedź uzyskaliśmy od Wydziału
Wydziału Dróg, bo zapewniano nas wielokrotnie, że ta sprawa jest w toku, a potem ZUK swoim sumptem za nasze pieniądze naprawił tę drogę. Także po prostu moje pytanie było takie zwyczajne, jaką odpowiedź uzyskaliśmy od Wydziału, i wydaje mi się, że nie jest zbyt skomplikowane, żeby je przeczytać. Dziękuję. Nie mam przy sobie tej odpowiedzi, więc pytanie nie jest w tym momencie do spraw związanych z sesją, tak? Czyli z tym tematem sesji, tym punktem, czyli odpowiedzi na informacje z działalności. Więc no trudno, żebym w tym momencie miał przygotowane odpowiedzi, więc jakby jasna sprawa. Rozumiemy, zanotujemy te pani pytania i przekażemy pełną korespondencję, która się odbywała z inwestorem. Bo tak to wygląda, czy z wykonawcą, bo nie pamiętam, gdzie my to wysyłaliśmy. Raczej nie do wykonawcy, bo nie mieliśmy wpływu, czyli do inwestora. Więc jakby jasne, jeżeli chodzi o elektrośmiecie, drodzy Państwo, ja realizuję to, co mam w budżecie, a nie to, co jest w projekcie budżetu. Dostaję w tym momencie, Państwo wspólnie uchwalacie budżet i decydujecie się, co jest priorytetowe, co jest priorytetowe w ciągu roku. Jeżeli decydujecie się Państwo i nie wiem, na komisji powiecie w 100% mamy to robić, no to będę szukał pieniędzy i wskażę, skąd ewentualnie odbiorę pieniądze, aby wykonać tego typu zadanie. To jest chyba jasne dla nas wszystkich, jako osób, które długie, długie lata pracują nad budżetami i tak samo nad planem, który jest realizowany w ciągu roku. Więc no trudno wrzucać tematy, które nie kosztują, przepraszam, 20, 50 czy 100 zł na temat, że tak, ja się zgadzam, fajnie by było, żeby coś takiego było. Natomiast uważam, że powinniśmy to przyjąć w budżecie i wreszcie, jeżeli się wszyscy zdecydują, czyli Państwo, większość radnych na to, żeby to było, więc takie coś prawdopodobnie, a nawet na pewno będzie. Dobrze, pani radna Krystyna Duda, ubezpieczenia, warunki przetargu. Czy pan skarbnik chciałby się wypowiedzieć? Bardzo bym prosił. Więc w przetargu na ubezpieczenia mienia są jakby dwa rodzaje majątku. To są pojazdy transportowe i pozostały majątek. I było i w jednej części przetargu wpłynęła jedna oferta i został on rozstrzygnięty, tak? A w drugiej części dotyczącej tej pozostałej, tej największej części, czyli pozostałego majątku, no niestety nie wpłynęła żadna oferta. I unieważniamy i działamy dalej. Tak. Jeżeli chodzi o cmentarz, tak, jest ubezpieczone, tylko jest jedna rzecz, bo jeżeli jest jakaś klęska, duże, coś się zadziało, to ubezpieczenie tego nie obejmuje niestety. No, to tak jak wojna i tak dalej, no niestety. Ja przepraszam, ale co tam innego może się zadziać niż przewrócenie się drzewa? Nie, huragan. No bez klęski, ale klęską już będzie wichura, które coraz częściej mamy. Jeżeli jest wichura, przewróci się drzewo, to już podciągną to pod klęskę. No ale takie warunki są. No, to nie nasza sprawa. No nie wymusimy na ubezpieczycielu, że on ma to zawrzeć. Ale co ubezpiecza? Ale nie możecie, ale przecież... No, konar spadnie, tak, drzewo się przewróci, ale przy jakichś normalnych warunkach, tak, że to nie jest szkwał, szkwał to nie na lądzie, ale jakiś huragan załóżmy, tak. No niestety nie da się. Tak ubezpieczycie, ale co? I to nie tylko jeden, czy ten, czy wszyscy tak mają. Ale my nie możemy wystąpić o zawarcie czegoś takiego w... W warunkach? Nie ma czegoś takiego. Po prostu nie zgodzą się na takie coś. Dobrze, proszę panie burmistrzu, tak jeszcze tej... No chyba pamiętam. Dobrze, pani przewodnicząca Katarzyna Basak. Te komisje przetargowe, ktoś mi odpowie, czego dotyczyły? To były związane z, tak jak myślałem, z tematami wyboru inspektora nadzoru? Dobrze mówię. Już w tym momencie mam informację z ulicy Andersa. Inspektor nadzoru, to dla pana radnego, został wybrany na ulicy Andersa Inwestbud Mariusz Piórkowski. I na ulicy Leśnej również wygrał Inwestbud Mariusz Piórkowski. Stawało po dwie firmy się zgłaszały. Tak to w tym momencie wygląda. Nie jest to mój projekt, więc nie mam obowiązku konsultowania czegoś, co nie jest moim projektem. Jest to projekt, również teren przekazany w tym momencie pod pieczę dla Zakładu Gospodarki Odpadami, który
robi to też z okazji 15-lecia. Chce zostawić piękny prezent za 15 lat działalności dla dzieciaczków, więc ja nie mam wpływu poza jakimiś fajnymi elementami, które gdzieś tam wspólnie zastanawialiśmy się, bo mnie też ewentualnie zapytano na zasadzie umiejscowienia, bo jest pomysł na to, że powstanie tam zamek, czyli będzie to jakby tematyczne, związane z odległością do wzgórza zamkowego, zabawowy. Teren ma być rekreacyjny, teren jest prezentem dla wszystkich mieszkańców i myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, można mówić, że jednym się coś podoba, drugim się nie podoba. Nie da się też wszystkiego skonsultować i każdego elementu oddzielnie, bo każdy ma inną wizję na plac zabaw. A tak jeszcze wstecz zapytam, który plac zabaw w mieście Bartoszyce był kiedykolwiek konsultowany? Dziękuję. Pani radna Machniewska, proszę. A jeszcze chwilę, pan radny Witold Darski. Tu właściwie to były bardziej wnioski, tak, niż pytania. Czy pytanie było chwilę, a to było w sprawach różnych już. Dobrze, to jeszcze pan powtórzy. W sprawach różnych. Odnośnie tablicy, powiem szczerze, ona chyba niedawno zdjęta. Myślę, że ZUK nawet nie był w stanie jeszcze tego wpisać, bo czasami dostajemy 3 dni wcześniej czy 4 tego typu informacje i możliwe, że nie było to wpisane. Ale dziękuję, tak, zgadza się, rozmawialiśmy na ten temat niedawno przy Powiatowej Radzie Rynku Pracy i zareagowaliśmy jak najszybciej. Proszę. To ja jeszcze, przepraszam bardzo. Ja chciałam tylko odnieść się do tego, co pan burmistrz powiedział. No oczywiście my mieszkańcy z wielką cierpliwością czekamy na ten prezent, ale jeżeli to jest nasza spółka, to czy można by było przekonsultować, no przynajmniej z tymi mamami, które będą odwiedzały ten plac, jakie elementy mogłyby się tam pojawić. Natomiast to, co pan burmistrz też powiedział o tym, że żadne elementy placów zabaw nie były do tej pory konsultowane, to może właśnie zacząć konsultować, ponieważ to, co robimy w mieście, to zawsze działamy na rzecz i dla dobra. I fajnie też, żeby mieszkańcom się te rzeczy podobały i były funkcjonalne. Dziękuję. Dobrze, to ja powiem jedną rzecz. Jeżeli mamy wszystko konsultować z mieszkańcami, to chciałbym państwa zapytać, co wielokrotnie też państwo mi wyrażali ten temat. To po co jest rada? Bo jeżeli mamy zajmować się tylko konsultacjami, ja zrobię urząd na 250 osób i będziemy konsultować każdą, przepraszam, ławeczkę, każdy śmietnik, każdy temat, sztuka po sztuce. Zrobię całe zebranie mieszkańców poszczególnych osiedli, aby stwierdzili, czy w tym miejscu ma być ławeczka, czy w tym miejscu. Po prostu to nie jest możliwe fizycznie. To nie o to chodzi, że ja tutaj jakby kpię, bo nie chcę kpić, proszę się nie obrazić. Po prostu nie jest to fizycznie możliwe, aby konsultować każdą inwestycję mniejszą, większą. Po to są projektanci, po to są osoby, które mają pewne uprawnienia, aby te procedury przyspieszyć, które i tak nie są krótkie. Każda zmiana, każda rzecz, którą gdzieś robimy, tutaj też pracujemy, zobaczcie, drodzy państwo, nawet rozmawiając na tym, ile to już czasu zajmuje. A co mówiąc o przekonsultowaniu z dużą grupą osób, jest to naprawdę niełatwe. Z drugiej strony, ja cały czas czekam, drodzy państwo, na państwa wniosek o uchwałę o konsultacjach. Z tego, co wiem, państwo konsensusu w tym temacie też jeszcze nie macie zawartego, więc jeżeli będę, nie powiem przymuszony, będę miał obowiązek konsultacji, wszelkich rzeczy, które wykażecie w tej uchwale, ja czy chcę, czy nie chcę, czy uważam to za sensowne, czy niesensowne, będę musiał to zrobić, więc cały czas na to oczekuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Panie burmistrze, ja chcę się odnieść do pana obrony działalności Zakładu Usług Komunalnych. No wie pan, słuchałam i płakałam. Ale jak pan jeszcze apelował do nas, żebyśmy dziękowali za to, że w ogóle chcą pracować, no serce mi krwawiło. Bo z jednej strony mówimy o tym, że no, mają tyle zadań, nie mogą się wyrobić, a już nie mają pieniędzy, bo no właśnie, nie mają pieniędzy, radni nie chcą przyznać. No ale za chwilę pan mówi, dziękuję pan prezesowi za to, że funduje nam te rycerskie zawody, tak? Dobrze mówię. No proszę pana, no ale są chyba ważniejsze cele niż rozrywka. No jeżeli radni, no fajnie, że pan zauważył, że radni są od tego, żeby z nimi omawiać trudne tematy, no konsultować, to jeżeli zgłaszają problem ulic, no to chyba jest to ważniejsze niż rozrywka.
Także proszę wszystko nie zwalać na to, że my nie chcemy przyznać pieniędzy, tylko po prostu proszę usprawnić w sposób efektywny pracę ZUK-u. Przepraszam. No, czas najwyższy, żeby zajęli się ważniejszymi sprawami, a nie tutaj trochę damy na rozrywkę, a potem powiemy, ale my pieniędzy nie mamy. No, bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Proszę panią burmistrz. Spółka uzyskuje wiele dochodów. Już nie mówię o obronie. Jak każda spółka, i to jest bardzo fajnie, stara się pozyskiwać pieniądze na swoją działalność również spoza terenu Bartoszyc, tak? Co jest ważne. To, co pozyskuje z Bartoszyc, tak naprawdę nie wystarczałoby nawet na podstawową działalność spółki. Więc to też proszę mieć świadomości, czy to z miasta, czy ze współpracy w temacie związanym z bioodpadami i tak dalej, tymi podstawowymi z terenu Bartoszyc. Przecież dokładnie państwo wiecie, że ustawy się pozmieniały, nie mamy składowiska odpadów takiego, jak kiedyś mieliśmy, więc mamy dużo ograniczeń związanych z odbiorem też odpadów. Takie odpady generują większe miasta w formie balastu już po segregacji. Taki balast do nas dociera, na szczęście dzięki pracy również spółki, w formie takiej bezpiecznej, przynoszący zyski. I tym właśnie zyskiem spółka chce częściowo podzielić się z mieszkańcami poprzez zrobienie inicjatywy i pomocy inicjatywom sportowym, kulturalnym i innym, również związanym z dziećmi, ze współpracą z harcerzami, ze ścieżką edukacyjną, bo nie powiedzieliśmy o tym, że ten plac zabaw będzie ze ścieżką edukacyjną i to był główny cel, więc jakby ma to znaczenie i będzie w pewien sposób też tematyczny, bo też taką informację posiadam. Natomiast drodzy państwo, a zwłaszcza tutaj powiem dla pani, czy ja bronię spółki? Będę bronił każdej spółki miejskiej, jak będę najlepiej potrafił, dlatego że wszędzie za każdą spółką są też ludzie pracujący, którzy też są ludźmi i nie pracują po 20, nie są w stanie fizycznie pracować 24 godziny, tak jak my chyba wszyscy, choć staramy się czasami bardzo długo, ale inaczej się pracuje umysłowo, inaczej fizycznie. Też miejmy to w świadomości. Drodzy państwo, spółka, która przynosi zyski, powtarzam, i to, co powiedziałem wcześniej, choć wiem, że niektórzy powiedzą, za bardzo się powtarzam. Radością jest, jeżeli dzieli się z mieszkańcami. Radością jest, jeżeli w tym momencie nie wyciągamy następnych pieniędzy budżetowych, o których mówiliśmy wcześniej, na to, żeby Dni Bartoszyc miały piękną oprawę, żeby działo się coś więcej. Ustalaliśmy, jaka kwota jest Dni Bartoszyc. Proszę bardzo, dorzućmy jakąś jeszcze kwotę, żeby było miasteczko takie, coś innego. Zróbmy ją za kwotę, którą państwo podali. Będzie bardzo ciężko, a właściwie niemożliwe. Wykonajmy pewne zadanie związane ze skwerem takim, innym. Zróbmy pewne działania porządkowe dodatkowo. Zróbmy działania promocyjne w przedszkolach, które też non-stop się dzieją. Mówmy, uczmy segregacji dzieci. Nie są to zadania miasta, są to zadania miasta, które wykonuje spółka, która tak naprawdę w wielu wypadkach nas zastępuje, a nie obciąża nas dodatkowo finansowo, co jest bardzo istotne. To nie są zadania tylko związane z zielenią, bo pracują ludzie tak samo na składowisku. Tu musi być rekultywacja danych odpadów, tu musi być pomysł na następną nieckę, bo się kończy. Czekamy na to, żeby to było przyjęte w programie i w planie tak naprawdę wojewódzkim, ale nie ma jeszcze planu krajowego, więc cały czas jest pewne działanie. Spółka właściwie jest na zakończeniu spłaty swojego kredytu. Nie spłaca go wcześniej, bo to się kompletnie na obecne czasy nie opłaca, w tym wypadku jak był zaciągnięty kredyt. Więc jakby to są działania, które są na bieżąco. Jak państwo słyszycie, jestem informowany z większości spółek na co dzień, co się tam dzieje. I są problemy, tak jak miała bardzo duże problemy spółka COWiK i też nie z własnej winy, choć omawialiśmy to, że na dwoje babka wróżyła, a mieszkańcy mówią, niech sobie zarząd pensji obetnie. Naprawdę nie kwestia obcięcia pensji zarządu, której też zresztą nie możemy ruszyć, bo są pewne stawki minimalne, które są określone ustawą, ale kwestia tego, co staje się pewną formą niespodzianki. Tak jak formą niespodzianki, z panią Krystyną Dudą się zgadzam. Ja bym z przyjemnością chciał, żeby można było takie warunki zawrzeć. Tylko tak, żadna spółka, żadne towarzystwo ubezpieczeniowe, dlatego też nam się do przetargu żadne nie zgłosiło,
nie chce zrobić, co my już próbujemy poszerzać i negocjować, bo trochę rzeczy rozszerzyliśmy i też już to się nie podobało, bo to w tym momencie jest jakby większe ryzyko. Z drugiej strony mieliśmy przez pewne też klęski związane z zimą, z innymi rzeczami, które się wydarzyły w Bartoszycach, sporo, że tak powiem, wypłaconych odszkodowań. Ja z automatu towarzystwo nie chce przystąpić, no bo trochę za dużo, za mało zarobiliśmy na mieście. Przepraszam, no tak to bezczelnie brzmi. No niestety każdy chce zarobić na tym, co robi. Tak samo ubezpieczenia to nie jest ubezpieczenie państwowe, są to firmy prywatne, sektora prywatnego, które zarabiają. Nie będę wydłużał, bo i tak myślę, że długo na ten temat rozmawiamy. W sprawach różnych jeszcze poruszymy wiele, wiele, wiele tematów. Mam nadzieję, że też jeżeli tu były jakieś pytania, ja ewentualnie jeżeli inwestycyjny jest w stanie mi też podać tematy związane z tymi schodami dla niepełnosprawnych, dla pani radnej Ewy Pisarskiej, to też bym prosił. I myślę, że jeżeli czegoś nie zapamiętałem, nie odpowiedziałem, bardzo proszę o te pytania w sprawach różnych, bo myślę, że czas na to 13 godzina. Panie Grażyno, czy w sprawie informacji burmistrza, czy... Tak, Karol również, tak? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. W zamówieniach publicznych jest pierwszy punkt. Otwarto przetarg na przygotowanie i dostarczanie posiłków do przedszkoli miejskich. Były zastrzeżenia w postaci do poprzedniego oferenta z tego roku. Czy przy przetargu takie, nie wiem, uwagi rodziców przedszkoli będą brane pod uwagę, jeżeli chodzi o wynik tego przetargu? Dziękuję. Proszę pan Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Chciałbym tu się odnieść w pierwszej kolejności, myślę, że do pana przewodniczącego, żeby jakąś tam dynamikę w reakcji stosował, jeżeli ktoś w temacie innym niż informacja burmistrza zadaje pierwsze pytanie, to żeby już przerwać, bo zaraz kolejne są i tracimy naprawdę czas tutaj cenny, a pracownicy oczekują na omawianie projektów uchwał, czym się powinniśmy przede wszystkim zająć. Ja mam pytanie tutaj, złożę takie do Straży Miejskiej, do punktu pierwszego, ponieważ tutaj mamy odnotowanych 100 wykroczeń. Czy w tych wykroczeniach były wyniki, efekty zastosowania pułapek, fotopułapek i czy już jest jakiś po prostu wymierny efekt tego, że zainwestowaliśmy w fotopułapki? Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat informacji? Jeśli nie, to proszę o te dwa pytania, odpowiedź na te dwa pytania. Pani Grażyny i pana Karola. Przetarg, uwagi żywieniowe, one były stricto techniczne i te uwagi były rozpatrywane na bieżąco. Przetarg obejmował podobny zakres jak wówczas, czyli również z tymi uwarunkowaniami, które były podane. Uwagi, powtarzam, są na bieżąco i one wynikały z umowy, więc one nie były pozaumowne, te uwagi, tak? Więc jakby tutaj mamy tą sprawę załatwioną. Jedna rzecz, no mnie cieszy, no w tym wszystkim tylko to cieszy, że spodziewaliśmy się, że to będzie sporo drożej, tak? Więc o tyle dobrze. Gdzie też poza uwagami jest kupę pozytywnych sugestii, przepraszam, do tego typu żywienia i od ludzi, no wiadomo, no tak jak we wszystkim, jednym się podoba, drugim mniej, a niektórym bardzo. Więc jakby tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Straż Miejską i fotopułapki, proszę pana komendanta, ale króciutko. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Posiadamy w tej chwili na terenie miasta 3 fotopułapki, które są zamontowane no, w różnych miejscach strategicznych, gdzie najczęściej mieszkańcy śmiecą. I co jakiś czas miejsca są również zmieniane. Nie będę tutaj przed kamerami podawał, gdzie te fotopułapki są. Posiadamy, panie przewodniczący, już pewne efekty wymierne z fotopułapek. No, dziękuję. I to wszystko, panowie. Dobrze. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości informację burmistrza. Tak jest. I proponuję... Słucham? W sprawie informacji burmistrza? No co takiego? Szanowni państwo, ta dyskusja, która wynika
wychodzi z prostej sprawy. Brak spotkań burmistrza z radnymi i z mieszkańcami. Co mieszkańcy po prostu się domagają, żeby były spotkania. I dlatego jest ta dyskusja wciąż nabiera rozpędu. Dlatego to jest taki wniosek. Dziękuję. Panie przewodniczący. To mieliśmy pytanie, a nie... No proszę bardzo, panie radny. Określone są dyżury pana zastępcy burmistrza, są określone dyżury informowane, mieszkańcy są o moich dyżurach. Nie zauważyłem pana kiedykolwiek na swoim dyżurze, panie radny, jak pan mówi, że ma pan ze mną braki. Ja niestety nie jestem w stanie wyrwać się, bo pan w trakcie przyjdzie godziny pracy, w której mam zajęcie od minuty do minuty i pan przychodzi, domaga się spotkania. Powiem panu szczerze, jest to bardzo problematyczne i większość radnych, jeżeli chce się spotkać, spokojnie albo do mnie dzwoni, albo rozmawia, albo się umawiamy i jest wtedy szansa, a pan po prostu wchodzi z mostu i powiem to tak, jak czuję. Bezczelnie pan wchodzi z mostu, przerywa pracę moim pracownikom i mi i żąda pan ze mną spotkania jakiekolwiek ważne dla pana, rozumiem, że ważny temat, ale proszę zachować również tą kulturę, którą pan ode mnie wymaga. Dziękuję serdecznie. Zamykam dyskusję. Panie burmistrzu, ja przychodzę przed sesją i jakiś temat chcę po prostu poruszyć, to niestety pan powinien wystąpić i powiedzieć, proszę się spotkajmy dnia tego i tego. Dobrze. I będziemy dalej konsultować. Skoro pan się nie... No proszę, panie burmistrzu, ale to już się zamienia w jakoś... Odwocem. Jestem na 90% komisji. Ze względów ostatniochasowych powiedziałem, przed tą sesją nie miałem możliwości i nie jest to moja wina. Państwo dokładnie wiedzieli, gdzie jestem w danym momencie. Jestem na większości komisji. Na większości komisji, co potwierdzą przewodniczący tych komisji. Pan zadaje mi pytania i na nie staram się wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję. Dobrze. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła informację burmistrza do wiadomości po ożywionej dyskusji. Uważam, że powinniśmy zrobić przerwę. 5 po 1 spotykamy się na sali. Wznawiamy obrady po przerwie. Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Raport o stanie gminy miejskiej Bartoszyce za 2022 rok. Panie i panowie radni otrzymali. Czy ktoś z państwa radnych najpierw udzielę głosu, chciałby zabrać głos na temat raportu? Jeśli nie, poproszę pana burmistrza. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy goście, mieszkańcy, pracownicy. Pozwolę sobie nie zabierać drugi raz głosu przy sprawozdaniu finansowym, a spróbuję to w jakikolwiek sposób skomasować, skleić, aby można było przedstawić poprzedni rok również poprzez sprawozdawczość finansową i informacje o stanie mienia w Bartoszycach. Planowaliśmy budżet, jeżeli chodzi o rok 2022, na kwotę dochodów na koniec już roku 120 021 587 zł i 78 groszy, wydatki na 124 332 582 zł i 38 groszy, i planowaliśmy, że ten wynik zakończy się stratą 4 300 994 zł i 60 groszy przy planowanym budżecie jeszcze na samym początku roku na wynik na minus 5 milionów. Wykonanie udało nam się dzięki też również państwa pracy zrobić wynik na stracie 476 494 zł i 38 groszy. Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu. W kwocie właśnie w tej kwocie, o której mówiłem. Jeżeli chodzi o dochody ogółem, razem dochody ogółem zostały zrealizowane w 96%. W tym dochody bieżące w 96,6%, gdzie w większości, jak państwo widzą,
Poza subwencją ogólną, którą wykorzystaliśmy w 100%, dotacje i dochody celowe wykorzystaliśmy w 90%, pozostałe powyżej 97% i pozostałe dochody w kwocie 6 367 493 zł 31 groszy w 90, niespełna 92%. Wydatki bieżące sfinansowane na poziomie 105 milionów, taki był plan, po zmianach ponad 113 milionach. Sama struktura wydatków, które zostały już wówczas zrealizowane na koniec roku w udziale 100%, najmniejszy udział w tej całości miało pomoc społeczna, co akurat powinno nas cieszyć, gdzie rodzaj i realizacja planu po zmianach wyniosła 83%. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej również w wysokości 44%. Turystyka, bezpieczeństwo czy obsługa długu publicznego realizowana była powyżej 95%, a urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa w wysokości 100%, bo to najłatwiej zaplanować, bo dokładnie znamy do końca roku całą kwotę przyznanego dla nas subwencji czy dofinansowania. Wpływ na wykonanie dochodów bezpośrednio miała pozostała działalność, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. To było związane z przerzuceniem kwoty i próby otrzymania większej kwoty ze względu na to, że działamy tak naprawdę i często planujemy, że działamy w temacie USC czy spraw społecznych poza samym miastem Bartoszyce, bo również obsługujemy teren gminy, obsługujemy również, jak to Państwo wiedzą, bo wnioski mają prawo spływać do wszystkich USC na terenie całej Polski. Planowanie było na 2 300 000, wykonanie na 1 935 000 i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID. Planowane były na 5 380 000 zł, wykonane w kwocie 2 843 000 zł, czyli w 52%, co spowodowało, że przy planie 120 milionów wykonanie było na 115 milionów, spowodowało te 96%, o które wcześniej wspominałem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało w kwocie 5 177 000 zł na planowane 5 839 000 zł, czyli w 88,7% ze względu na przeniesienie tak naprawdę działalności związanej z dotacją i wydatkiem na cyfrową gminę w kwocie 411 000. To był tak naprawdę największy wpływ na zmianę tej kwoty. Pozostałe wykonanie było na poziomie ponad 90 albo 90 czy 98%. Wydatki niewygasające w 2022 roku zrealizowano następujące wydatki z poprzedniego roku na kwotę ponad 1 160 000 zł, czyli poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ulica Kęczyńska, przebudowę ulicy Broniewskiego w Bartoszycach, wykonanie audytu dostępności obiektów użyteczności publicznej, opracowanie strategii rozwoju, realizacja projektu Laboratoria Przyszłości i remont dachu sali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w kwocie tutaj 20 000 zł.
To tak bardzo pokrótce, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o samo sprawozdanie. Ja bym chciał się rozwijać na temat poszczególnych działów. To trwałoby to tak jak Państwa tak naprawdę praca w komisjach budżetowych, bo te komisje tak naprawdę wypracowywały w ciągu całego roku, jak i przy założeniach budżetowych, tak naprawdę politykę, którą ja muszę wykonywać i którą chcę wykonywać na rzecz miasta, czyli realizację tego budżetu. W wielu wypadkach, co też Państwo wiecie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przesunięć związanych czy z pogodą, jeżeli chodzi o inwestycje, czy z planami rządu, które nas czasami zaskakiwały, a rozmawialiśmy przed chwilą o tym w kuluarach, czyli pewne podwyżki, które nie są planowane w budżecie, a później trzeba je wykonać. I takie rzeczy na bieżąco Państwo też zmieniali na mój wniosek w całym budżecie. No jedno jest oczywiście szczęśliwe, że ten budżet nie skończył się tym deficytem 5-milionowym, a 490 chyba tysiącami czy 60 tysiącami złotych, co ma też dodatni wpływ na zmniejszenie naszego długu, mimo bardzo dużego wzrostu kwoty odsetek. Spłaciliśmy, co prawda na bieżąco płacimy kredyty i również zaciągaliśmy, natomiast dług publiczny zmniejszył się może niedużo, ale o 160 czy 180 tysięcy złotych. Informacje o stanie mienia miasta Bartoszyce. Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce 1179 hektarów. Grunty gminy miejskiej w granicach administracyjnych miasta Bartoszyce 354 hektary, w tym grunty gminy miejskiej z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 317, użytkowanie wieczyste 37 hektarów. Budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe, będące wyłączną własnością gminy miejskiej 31, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe również 92, budynki gospodarcze będące własnością gminy miejskiej 14. Przedszkola nam się nie zmieniły, szkoła nam się zmieniły, bo mamy szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Bartoszycach przy ulicy Generała Bema 35. Budynki wykorzystywane na instytucje sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przy ulicy Mazurskiej 17, Wyszyńskiego 5, ulicy Bohaterów Warszawy 33. Obiekt miejski Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budynki urzędnicze, boksy garażowe, obiekt byłego targowiska przy ulicy Prusa, budynek użytkowy przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i dwa budynki w Miennikowni przy ulicy Mickiewicza oraz ulicy Himanowicza, z którymi wreszcie musimy zrobić porządek. Budynki, obiekty budowlane, wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, to mamy Hubalczyków, Wajdy, Plac Konstytucji, Traugutta, Zakład Aktywności Zawodowej, sala rehabilitacyjna również generała Bema, boksy garażowe, cmentarz, targowisko Mój Rynek, hala sportowa, szkoły podstawowe nr 1 przy ulicy Słowackiego, budynek użytkowy Bohaterów Warszawy 96, budynek toalet Kopernika, budynek użytkowy Gielończyka 1, budynek użytkowy przy ulicy Warszawskiej 9, łącznie z lokalem użytkowym w budynku przy ulicy Warszawskiej 11, na który chcemy zdobyć pieniądze. Jest to budynek byłej komendy policji. Udziały w spółkach Państwo znają. Największy udział posiadamy w spółce wodociągowo-ciepłowniczej. W tym momencie jest to 15 591 350 zł. W TBS-ie 5 milionów, ponad 5 milionów w lokum, prawie 600 tysięcy. W Zakładzie Gospodarki Odpadami prawie 4 miliony. I w Olsztynie w Zakładzie Gospodarki Odpadami 1 127 500 zł. Również posiadamy akcje w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na kwotę prawie 5 milionów zł. Co jest istotne, to są dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2022 roku. Jak już wspominałem, budynek policji i budynek przyległy Warszawska 11 z lokalami użytkowymi. W drodze licytacji komorniczej 1/2 udziału w budynku, w lokalu mieszkalnym przy ulicy Warszawskiej. Już dokładnie nie będę podawał adresu, bo niektórzy mogą mieć poczucie, że tam jest pustostan. To też nie będę wskazywał aż dokładnego. Warszawska 14, ale nie powiem ile. Udział w drodze spadku, udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym przy Andersa, udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Krzywej.
lokal mieszkalny Słowackiego, lokal mieszkalny Konopnickiej. W zakresie zbycia mienia zbyto w drodze przetargu sprzedano działkę o powierzchni 0,223 hektara rotmistrza Witolda Pileckiego, sprzedano działkę o powierzchni 1,23 prawie hektara ulica rotmistrza Witolda Pileckiego, oddano w użytkowanie wieczyste działkę o powierzchni prawie 1,5 hektara przy ulicy Kęcińskiej pod zabudowę produkcyjno-składowo-magazynową, oddano w użytkowanie wieczyste 5 działek o łącznej powierzchni 1,739 hektara przy ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego pod zabudowę usług handlowych i rzemieślniczych. Zbyliśmy troszeczkę w przetargach. Również zbyto 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności innych praw majątkowych. W planie było to 5 743 500 zł. Wykonano na 5 241 353 34 grosze w kwocie 91,3. Zdarzały się lepsze lata, ale zdarzały się również gorsze, jeżeli chodzi o tego typu wykonanie. To najprościej na temat sprawozdania. Państwo posiadają również obszerny, i chciałbym od razu to poruszyć, raport o stanie gminy miejskiej Bartoszyce za rok 2022. Nie będę opowiadał o wszystkich spółkach, bo fizycznie Państwo też mają okazję wysłuchać lub zadać pytania na temat działalności spółek za poprzedni rok na przyjmowanych sprawozdaniach, również na sesjach, które przyjmujecie oczywiście do informacji własnej. To wszystko jest tutaj bardzo dokładnie. Dodam jeszcze do zasobu gminy miejskiej, bo myślę, że to będzie jakby doprecyzowanie. Na dzień 31 grudnia gmina miejska Bartoszyce dysponowała 368 lokalami mieszkalnymi w 31 budynkach komunalnych stanowiących własność gminy, w tym 61 lokali w najmie socjalnym. Przydział lokali mieszkalnych w 2022 roku. Zawarto 6 umów najmu na czas nieoznaczony z osobami oczekującymi na liście. Zawarto 5 umów najmu socjalnego lokalu z osobami oczekującymi na liście. Do zawarcia umów najmu lokalu mieszkalnego zostało zakwalifikowanych. I tu proszę zobaczyć, jaki jest procent tego kwalifikacji, a zawarcia, czyli dysponowania wolnymi lokalami. 14 rodzin chciało na czas nieoznaczonych, 16 do zawarcia umów lokalu socjalnego. W 2022, to co już wspominałem, sprzedano 10 lokali na rzecz najemców. Oświata, bo warto o tym wspomnieć. Wspominałem o szkole muzycznej. Cieszę się bardzo, że w pierwszym roku rozpoczęło naukę 52 uczniów w 4 oddziałach. Obecnie jest przyjętych 30 osób, ale liczymy na to, że będzie większy ten nabór, będzie większa chęć. Prezentacja nawet dorobku po części lizbarskiego, po części bartoszyckiego na gali najlepszy z najlepszych pokazuje, jaka jest skala, jakie są możliwości naszej szkoły muzycznej, więc tu przy okazji pewna reklama. Jeżeli chodzi o przedszkola, sieć publicznych przedszkoli uzupełniają obecnie już 2 przedszkola niepubliczne. Oczywiście przedszkole niepubliczne Stokrotka oraz powstało od 1 maja 2022 roku przedszkole niepubliczne Mali Odkrywcy. Z usług przedszkoli niepublicznych korzystało około 200 dzieci. To jest ważne, bo to jest też łączy się ze sprawozdaniem finansowym. W 2022 roku na realizację bieżących zadań oświatowych wydano ponad 34 miliony złotych. W formie subwencji dotacji samorząd miejski otrzymał na ten cel 22,5 miliona złotych. Więc widać skalę, w jaki sposób samorządy, również samorząd bartoszycki, są niedofinansowane, jeżeli chodzi o wyrównanie samej subwencji na tą normalną, związaną z działalnością oświatową, pracę. Niestety jest to widoczne u nas, jest to widoczne też w mniejszych, większych gminach, ale borykamy się tak samo z coraz większymi problemami. Pamiętam, jak rozpoczynałem kadencję, to były kwoty na poziomie miliona, miliona dwustu, może miliona trzystu. Działań nam się nie za dużo zwiększyło. Dzieci, nie mówię, że tam strasznie przybyło, myślę, że nawet odwrotnie, a niestety oświata generuje coraz większe wydatki. I jest to pierwszy, tak naprawdę najbardziej
najbardziej trudny obszar, jeżeli chodzi o planowanie samego budżetu, o czym wspominałem wcześniej, co dotyczy również pomocy społecznej, która też planowanie jest planowaniem, podwyżki w ciągu roku związane z opłatami gminy miejskiej za osoby, które są w DPS-ach, potrafią nastąpić, co pani dyrektor może potwierdzić, 4- lub 5-krotnie nawet w roku. Więc te kwoty są niemożliwe do oszacowania na poziomie planowania, co państwo również wiedzą i wielokrotnie musieliśmy rok domykać dołożeniem do poszczególnych kwot. Działanie w zakresie sportu za poprzedni rok, finał Mistrzostw Polski Młodzików, z tych większych mówię, które były jakby ogólnopolskie lub miały charakter dość szeroki, poza wieloma wydarzeniami i pracą nie tylko urzędu, nie tylko BOSHiR-u, ale również organizacji społecznych, naszych klubów, które również otrzymują dofinansowanie z budżetu miasta. Można wymienić finał Mistrzostw Polski Młodzików w piłce siatkowej, finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej, otwarty trening młodzieżowej reprezentacji Polski w piłce ręcznej, 10-sportowo-rekreacyjny piknik rodzinny z cyklu Dni Osadnika, czy Athletic Challenge z mistrzem olimpijskim Karolem Zalewskim. Przyciągało to mnóstwo dzieciaków, wiem, że jest chęć, aby to powtarzać. Zobaczymy, w jakim zakresie, z jakimi możliwościami nam się to uda. I powiem wam szczerze, drodzy państwo, że w dużej części te wszystkie wydarzenia nie odbyłyby się, gdyby nie było wsparcia spółek miejskich. Nie bylibyśmy w stanie podołać z własnego zakresu, z tego, co sobie określamy w budżecie własnym, aby tworzyć tego typu wydarzenia, aby przyciągać ludzi, którzy później przyjeżdżają do nas, chcą korzystać z hoteli, robią sobie z tego miejsca bazę wypadową, w tym okresie korzystają z wszelakich usług, które są na terenie miasta, czy oczywiście powiatu, bo nie możemy ograniczyć możliwości korzystania z całości terenu. To jest ważne, w taki sposób się przyciąga ruch turystyczny, w taki sposób się promuje również markę miasta. Raz kultury, dwa sportu, ale również tego spokojnego, jak to się często wspomina w Citaslow, spokojnego życia. Działanie w zakresie kultury. Wśród wydarzeń, w których zaangażowani byli pracownicy wydziału, przede wszystkim wyróżnić można 690. urodziny miasta Bartoszyce, Wiec Poparcia dla Ukrainy, Bartoszycki Dzień Patriotyczny, który odbywa się od wielu, wielu lat, Międzynarodowe Dni Bartoszyc, 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, uroczysta inauguracja roku szkolnego połączone z obchodami 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Dzień Działkowca, Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Na terenie miasta Bartoszyce, przechodząc do urządzeń komunalnych i Wydziału Techniczno-Komunalnego, znajduje się 6 zewnętrznych siłowni oraz 5 placów zabaw. Nie będę ich wymieniał, państwo znają te lokalizacje, korzystają. Bardziej ustronnych, panie przewodniczący, ciężko zrobić dla seniorów. A seniorzy tak naprawdę, tak od siebie powiem, bo wiem, bo rozmawiam przecież na bieżąco z jedną i z drugą, największą grupą oczywiście reprezentantów seniorów w mieście, korzystają z tych siłowni bardzo intensywnie i nie zauważyłem, żeby się wstydzili, a wręcz odwrotnie, to też popatrzę, bo również chodzą na siłownię tą naszą na hali, patrzę, że z dumą korzystają z tych urządzeń, chcą z nich korzystać i może warto dla tych, co się trochę stresują, związać się właśnie z którą grupą seniorów, aby można było poczuć się w grupie, a nie indywidualnie chodzić na ćwiczenia, bo może wtedy jest stres, bo obok sami młodzi. Więc może z tego powodu warto by było korzystać z tej infrastruktury, która jest wykorzystywana, ale jest cały czas dostępna. Gospodarka odpadami komunalnymi. W 2022 roku z terenów zamieszkałych zebrano łącznie 5707 megaton odpadów komunalnych, z czego 2530 zostało dobranych w sposób selektywny. Jest to trochę mniej niż pół. Na koniec 2022 roku ilość osób według deklaracji wyniosła 16 982 osoby. Staraliśmy się w tym roku już weryfikować i weryfikujemy na bieżąco te deklaracje i coraz więcej osób płaci kary za niezgłaszanie mieszkańców w poszczególnych miejscach, czyli płacenie za jedną osobę zamiast na przykład za trzy. W tamtym roku odbyły się 492 kontrole w zakresie prawidłowej segregacji na terenie miasta. Zaopatrzenie w energię elektryczną. To jest istotne, bo w roku 2021 jeszcze została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego obejmującego wymianę 1472 sztuk opraw sodowych na oprawy typu LED. Zużycie energii elektrycznej na tych latarniach
to już jest stan na 2022, w stosunku do roku 2021 zmniejszyło się o około 60%. Jest to wymierny efekt, jest to wymierny efekt oszczędnościowy, z czego się bardzo cieszę, więc jak ktoś kiedyś, nie mówię o Państwu, zewnętrznie mówi, po co idziesz w LED, to ja mówię, ale nasze miasto będzie w LEDzie, bo nasi mieszkańcy, nasi radni chcą, aby to było, ja również jestem za tym, aby można było jak najwięcej oszczędzać na energii przy tych cenach, które są horrendalne, przy tych cenach, które też niestety powodują, że mali upadają. Istotna informacja, niekoniecznie najweselsza, ale też nie najstraszniejsza. Liczba ludności miasta 21 700 osób. Wymeldowań, zameldowań, ciągłego ruchu jest mnóstwo w ciągu roku. Jeżeli chodzi o akty urodzenia, 498, aktów małżeństwa 143, liczba aktów zgonów 503. I to też jest nieadekwatne do tego, że te wszystkie dzieci rodzą się u nas, tak? Bo one się rodzą na terenie miasta, ale to nie są też dzieci z Bartoszyc, samych Bartoszyc. Zgony, z tego co wiem, to też rejestrowane są z różnych miejsc, a przede wszystkim tych, którzy są chowani w naszym cmentarzu. Cmentarz nie jest tylko cmentarzem stricto komunalnym, miejskim, o tak powiem. Jest komunalny, ale nie jest stricto miejski. Więc powtarzając, sytuacja finansowa miasta Bartoszyce. Dochody za 2022 rok, dochody 115 222 000, wydatki 115 698 000, deficyt 476 000. Ja bym prosił ewentualnie o puszczenie króciutkiej prezentacji na szybkie podsumowanie. Drodzy Państwo, w tym okresie Państwo pracowali bardzo intensywnie, podejmując aż 90 uchwał. Z czego się cieszę i serdecznie za to dziękuję, bo sesji też mało nie było, praca naprawdę ciągła. Proszę. Pewne rzeczy powtarzamy, ale o nich akurat nie mówiłem. Tu są inwestycje zakończone i rozpoczęte. Ja wszystkich nie będę omawiał, może o zakończonych. Zakup sprzętu komputerowego i programowania w ramach wsparcia dzieci. Dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 Bartoszyce do wymagań w zakresie PPOŚ, częściowo wymagań w zakresie PPOŚ, wraz z adaptacją na szkołę muzyczną. Przebudowa Andersa jest w trakcie i właściwie rozpoczęła się tak naprawdę w tym roku. Przebudowa placu Westerplatte jest w trakcie. Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Bartoszyce. Też otrzymaliśmy te pieniądze i cieszę się, że również powiat i wiele gmin skorzystało również z tych pieniędzy. Cyfrowa gmina, zadanie jest w trakcie realizacji. Zaangażowanie dofinansowania do tych wszystkich zadań to jest kwota prawie 25 milionów. Czytelnictwo. To też jest taka zawsze ciekawostka, w jaki sposób wygląda. A po remoncie biblioteki, pięknym remoncie biblioteki, 2022 rok z automatu notuje wzrost czytelników. I bardzo się cieszę, bo sama oferta jest piękna i nie dotyczy samego czytelnictwa, co też widać po ilości odwiedzających. Gdyby pan dyrektor zliczał też wszystkie osoby, które pojawiają się na tych spotkaniach mniej wewnętrznych, bardziej wewnętrznych, to myślę, że ta grupa odwiedzających była sporo większa, bo rozumiem, że to są osoby, które w dużej części też się zapisują, czy wpisują w dany program. Proszę dalej. Oświata. Ilość uczniów w poszczególnych szkołach, w poszczególnych latach. Mamy lata, jeżeli chodzi o to. Proszę? Na lata szkolne. Widać, jaka jest dynamika poszczególnych szkół. SP1 jakby zachowało wielkość przyjęcia, SP3 przez to, że SP1 jakby lekko zwiększyło to, zmniejszyło. SP numer 4 równo, SP numer 7 lekki spadek, SP numer 8 w tym momencie jest status quo w okolicach 100 osób. Razem widać pewien spadek. Coś nie pasuje mi ten pierwszy. Dobrze. Jest pewien spadek. Nie jest on aż tak straszny. Ja się nieco obawiam oczywiście następnych lat, ale nie do końca. Ze względu na to, że patrząc po ilości oczywiście osób przyjętych do przedszkoli obecnie, pojawiły się wolne miejsca, co było rzadkością.
ale nie było to aż tak dużo. I te wolne miejsca często zachowujemy, bo w ciągu roku rodzice decydują się zapisać dzieci do przedszkola, a nie startują bezpośrednio w rekrutacjach. Proszę dalej. Temat rzeka, nasadzenie, usuwanie drzew w poszczególnych latach. Po lewej stronie na niebiesko macie Państwo ilość usuniętych drzew, związanych w większości przypadków z inwestycjami, a z drugiej strony nasadzenia zastępcze, które się pojawiają. Staramy się rekompensować każde usunięte drzewo. Nie staramy się robić z tego zaległości. W tym roku, bo tego już nie, w tym roku jest to niby pokazane ten rok, ta ilość drzew nie jest 97, a 120. Aha, okej, 120 już ileś do nasadzenia. Wycięć będzie jeszcze troszeczkę w tym roku, w październiku, ze względu, jak wspominałem wcześniej, na inwestycję stadionową. Jednakże w toku projektowania nie pozwoliliśmy, jak rozmawialiśmy też w trakcie konsultacji tego projektu, na to, aby wejść i usunąć większe połacie drzew. Też bym się na to nie zgodził. O energii elektrycznej mówiłem. To są pewne sumy. Styczeń, grudzień po modernizacji. Tylko tu widzę, jest niecały, widzę zakres. Ale dobrze. Niech będzie, że to będzie ta kwota. Jest całkiem duża, o której już wspominałem. Można dalej. To od spraw związanych społecznych, procedura niebieskiej karty. Czy się cieszyć, czy nie, jest tendencja spadkowa. Czy jest mniej agresji? Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że jest bardziej ukrywana ta agresja. Więc uczulam mieszkańców tak naprawdę miasta na to, żeby reagować na to, co się dzieje u sąsiada, co się dzieje u sąsiadki, w jaki sposób i kiedy odbywa się jakiś krzyk. Niezwyczajowy krzyk, czy tam jakaś sprzeczka, którą w życiu każdy pewnie jakoś miał, ale gdzie słychać jakieś takie poczucie, że może się wydarzać przemoc. Prosimy o informować, są od tego służby, oczywiście policja. I później zakładane są procedury niebieskiej karty, które w dużej mierze ograniczają, czyli przymuszają do uspokojenia się, powiem wprost, tej osoby, która krzywdzi, a uspokaja też, bo jest dostęp wtedy do psychologów, do psychiatrów, również osoby krzywdzone. Finanse. Jak Państwo widzicie, poszczególne lata, nawet od 2018 roku, skala dochodu do skali zadłużenia. Słupek niebieski rośnie, tutaj z niewielkim spadkiem, natomiast słupek żółty przez ostatnią naszą kadencję właściwie utrzymuje się na jednakowym prawie poziomie. Proszę dalej. Wykonanie dochodów na poszczególne lata, dochody własne, subwencje, dotacje celowe. Mieliśmy rok oczywiście dotacji 2020 bardzo mocny. 2022 rok jakby mamy lekką tendencję spadkową, natomiast nie jest to jeszcze krańcowe. Tu mamy oczywiście ten okres funduszy unijnych, które do nas płynęły strumieniem. Cieszymy się z tego, że udawało się pozyskiwać te pieniądze. Tu też po części jest Polski Ład, który też ma wpływ na to, co jest ważne. Subwencje na zdrowy rozum powinny rosnąć. One nie rosną, one stoją. Właściwie od poprzedniego roku stoją. Wzrosły w stosunku do 2020, ale zmalały w stosunku do 2021 roku, co cieszy oczywiście, rosną dochody własne. Wykonanie wydatków, o którym już mówiłem, czy w wydatkach majątkowych, czy w wydatkach bieżących. Bieżące rosną, jesteśmy tego świadomi, majątkowe maleją. Ciężko odwrócić tą tendencję, ze względu na to, że możemy cofnąć na razie, bo to też można było w skali procentowej pokazać dochody własne, a wydatki, więc jakby to tego nie zrobiliśmy, tej analizy. One są na podobnej skali w stosunku do dochodów, czyli załóżmy te bieżące pozostają na tym poziomie, na którym powinny być. Majątkowe zależnie od funduszy, które pozyskujemy, bo też zgodziliśmy się z sobą przy budżecie, że będziemy starać się o pieniądze zewnętrzne i takie udaje się pozyskiwać i przede wszystkim celować właśnie w te projekty i te inwestycje, które na które te pieniądze zdobywamy. No jedziemy dalej. A coś jeszcze tu będę chciał, a to za chwilę. No i proszę, taka sytuacja finansowa już przekroju 12 lat, bo często okres, który powinno się badać, powinien być na poziomie dłuższym niż 2, 3, 4 czy 5-letni.
A państwo widzicie też stopień zaangażowania długu w stosunku do naszych dochodów. Czyli zadłużenie obecnie za 2022 rok jest na poziomie 31,9 w stosunku do uzyskanych kwot. Mamy wspomnienia sprzed kadencji, sprzed dwóch kadencji, w jaki sposób też pracą radnych i sporze wówczas, przepraszam, z burmistrzem na temat, kto tak naprawdę kształtuje budżet, doprowadziliśmy od zadłużenia na poziomie prawie 60%, 56-57%, do zadłużenia 36%, a ja tak naprawdę ponad 36% ani razu przez okres z państwem, przez okres tych dwóch kadencji nie doszedłem. Jesteśmy w miarę stabilni, jeżeli chodzi o stopień zadłużenia, stabilni, jeżeli chodzi o, wiadomo, wypłacalność, a bardzo niestabilni, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, bo pozyskujemy bardzo dużo pieniędzy z zewnątrz, z tego też się bardzo cieszę. Proszę bardzo. To by było na tyle. Ja tylko powiem też, bo czasami ktoś myśli, było 37 milionów wówczas, 60% zadłużenia. Tylko możemy sobie porównać pewną rzecz taką bardzo króciutko. W 2010 roku minimalne wynagrodzenia za pracę w Polsce kształtowało się na poziomie 1317 zł. Od lipca tego roku, a załóżmy, że będziemy traktować 2022 rok, były to 3010 zł. Więc wiemy, jaka jest wartość pieniądza, również wartość zadłużenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta wotum zaufania jest oznaczony, to projekt numer 1/69. Nim przystąpimy do głosowania, poinformuję państwa, że uchwałę o udzieleniu burmistrzowi miasta wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z artykułem 28a paragraf 9 ustawy o samorządzie gminnym. I pozwólcie państwo, że przegłosujemy projekt uchwały, jak już wspomniałem, oznaczony numerem 1/69 w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Bartoszyce wotum zaufania. Kto jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie przeciwnym stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 6 porządku obrad. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok. Sprawozdanie finansowe, informacje o stanie mienia komunalnego, opinie i wniosek komisji rewizyjnej panie i panowie radni otrzymali w materiałach. Chciałbym również tutaj poinformować Wysoką Radę, że cała procedura odnośnie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu została zachowana. Komisja rewizyjna w terminie skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2022 rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu za 2022 rok. Wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przedłożonego przez burmistrza sprawozdania oraz pozytywna opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu. Pan burmistrz, jak słyszeliśmy przed chwilą, odniósł się również tutaj do absolutorium przy okazji omawiania poprzedniego dokumentu. Dlatego otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat udzielenia absolutorium burmistrzowi. Jeśli nie, przystępujemy do głosowania uchwał. Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za Bartoszyce za 2022 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 2/69. Udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Jest to projekt oznaczony 3/69. Panie i panowie radni otrzymali. Gwoli informacji informuję, że uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium należy podjąć bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z artykułem 28a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. W naszym wypadku jest to wielkość 11.
Jeśli nie ma nikt z Państwa, proszę bardzo, pan radny Starzyński chce zabrać głos. Ja tylko chciałbym się odnieść do tego sprawozdania pana burmistrza. W sumie to ja już na poprzedniej sesji mówiłem, że to jest, zaczyna się zasada krótkiej kołdry, bo mimo że pozyskujemy środki zewnętrzne, to musimy angażować swoje środki, a tych środków do realizacji bieżących spraw jest po prostu coraz mniej. Tak zastanawiałem się, czy potrzebna jest tak zwana gradacja problemów, programów, projektów, bo dla jednych jest coś ważniejsze, dla innych mniej. I podam taki prosty przykład. Jeżeli mamy uliczkę, gdzie nigdy nie była nawierzchnia zrobiona, a mamy uliczkę, gdzie mieszka troszeczkę więcej osób i trzeba ją tam poprawić, no powiedzmy chociażby działki, nie pije do działek, no to robimy, bo tam więcej osób mieszka, no to poprawmy ulicę, która już jest zrobiona. Ona może nie jest w najlepszym stanie, ale jest ulica, która nigdy nie była zrobiona. I tego, za to się nie bierzemy. Brak jest też informacji, niezrealizowanych wniosków, jakichś pilnych programów, projektów, chociażby, które złożyli radni. Brak jest też takiej informacji, dlaczego coś zrealizowano, a coś innego nie zrealizowano, bo to tu się kłania właśnie to gradacja tych problemów, bo są problemy, które są załatwiane praktycznie rzecz biorąc od ręki, a inne pozostawione same sobie i odłożone na świętego nigdy. No nie może się wszystko odbywać na zasadzie takiej, że dzisiaj mamy program, na przykład, który zrealizowaliśmy SOWA, tu też będę chciał się do tego odnieść, to za wcześnie, ale to też jest dobry przykład. Dzisiaj realizowany jest program, albo jutro ruszy program SOWA, no to my do niego przystąpimy. A co jest z projektami, na które nie ma programów? To będziemy znowu odkładali na świętego nigdy. I nigdy tego nie zrealizujemy i nigdy się tym nie pochwalimy, bo się nie ma czym chwalić. I to chyba wszystko. Dziękuję. Pani radna Machniewska, proszę. Ryszardzie, ja tylko zaznaczę, że to jest dzisiejszy dzień, jest dzień rozliczenia burmistrza za to, co zrobił, bo większość tak chciała. Więc on po prostu wykonał to, co większość chciała. I gdybyś ty nie głosował razem z większością, to pewnie by nie wykonał, chyba że postawiłby się nam. Nas było bardzo mało. Gdyby się postawił rzeczywiście większości, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, o nie, nie, panie burmistrzu, tak nie jest. Ale była ta większość. My byliśmy w mniejszości. No przecież większość z was nie podzielała naszego zdania i teraz no, wykonał budżet taki, jak wy chcieliście. No niestety no, musimy wszyscy uczciwie no, przyłączyć się do was, chociaż się z wami nie zgadzamy. Teraz to co mówisz, miałeś cały rok i do tego mogłeś namówić innych, żeby jednak działali w ciągu roku inaczej. Burmistrz wykonał ten budżet, czy się komuś podoba, czy nie. Jak obserwowałam nawet tą tabelę, no robił dużo, ale dlatego, że dużo było programów rządowych. Skorzystał po prostu z tych programów rządowych. I no, co dzisiaj możemy powiedzieć? No zrobił, nie złamał prawa. Zrobił wszystko tak, jak większość chciała. No tak wygląda demokracja. Mieliśmy rok, trzeba było się przygotować innych, przekonać.
I wtedy inaczej by to wyglądało. Burmistrz by nie wykonywał to, co my chcieliśmy, chociaż muszę powiedzieć, że tu mam taki mały zarzut, to jest bardzo malutki, a mianowicie nie przyznaliśmy panu pieniędzy na to, żeby pan wybudował tą słynną fontannę na działkach, a pomimo to no, znalazł się, ZGO się znalazło i od razu wybudowało, proszę bardzo. No ale to taki malutki, tak? No niemniej jednak, no niestety, bądźmy uczciwi, czy musi, no nie musimy, pan może się wstrzymać, powiedzieć nie. Ale ja uważam, że wykonał, nie złamał prawa i będę na tak. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze raz pan Starzyński, ale to prosiłbym, żebyśmy nie kontynuowali debaty. Tak nawzajem, tylko jeśli... Tylko ad vocem. Bardzo proszę. Ja nie mówię tutaj, nie nawołuję do przyznania absolutorium dla pana burmistrza z wykonania z budżetu i nie potrzebuję, żeby mnie ktokolwiek łajał albo nie łajał. Ja tylko mówię, czego mi zabrakło w tym sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. Czy może jeszcze, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to nie. Proszę panie burmistrzu. Stricto technicznie, szanowny panie radny, to jest rama, w której się pisze sprawozdawczość. To jest z wykonania, a nie niewykonania. Niewykonanie jest jakby logiczne. Procent wykonania pokazuje, jakie jest wykonanie. I to jest w ten sposób się traktuje, w taki sposób się pisze sprawozdania. To jest coś, co jest jakby formularzem no, technicznym. To, nad tym pracuje Rada i w taki sposób też analizuje to Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z planem kont. Dziękuję. Dziękuję. To jeszcze chciałbym tylko od siebie dodać, że właśnie jesteśmy w tym punkcie, jeśli chodzi o absolutorium, to powinniśmy się skupić na wykonaniu budżetu, natomiast sprawy inwestycyjne tutaj nie wchodzą i tutaj powinniśmy głosować za albo przeciw udzieleniu, jeśli czy burmistrz wykonał budżet, czy nie, w jaki sposób. Także co prawda radny nie musi się tłumaczyć, jak głosuje, niemniej takie jest najczęściej i pod tym kątem bada Regionalna Izba Obrachunkowa i pod tym kątem się zaleca nawet procedowanie przez komisję rewizyjną, żeby pod kątem tylko wykonania budżetu oceniała i udzielała lub też nie absolutorium dla burmistrza. Ale już jak więcej głosów nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jeszcze chciał głos? To się panu zdawało. Proszę. Chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, że jest coś takiego jak część opisowa i w tej części opisowej korzysta się z różnych form. To jest sprawozdanie dla Rady. To jest dla Rady, nie suche liczby, bo suche liczby to każdy radny potrafi przeczytać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze, dobrze. W dyskusji więcej nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych, to znaczy tak, żebym się tutaj nie pogubił. Zagłosowali panie przewodniczący, poszło. Zatwierdzenie sprawozdania. Kto jest za? Zatwierdzenie sprawozdania. Dobrze. Sprawozdanie z wykonania budżetu. To chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu. Chciałbym jeszcze od siebie tutaj dodać, ale za późno. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zostało przez Wysoką Radę podjęte, czy uchwała została podjęta. I projekt uchwały oznaczony numerem 3/69 w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Po wyczerpaniu dyskusji również poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Tadeusz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że burmistrz uzyskał absolutorium. Gratuluję panu burmistrzowi. Punkt 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz autopoprawkę otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 4/69. Poproszę panią radną Joannę Adamczyk o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały.
Szanowni Państwo, komisja na posiedzeniu 20 czerwca zaopiniowała następujące zmiany. Dochody. Dział 700, rozdział 707. Będę czytała w jednym zdaniu, to ktoś powie, że nie przeczytałam skąd, dlaczego i co. Nie wiem. Proszę kontynuować, wytrzymamy, proszę. Dział 700, rozdział 707, zwiększenie o 71 tysięcy złotych dochodów z tytułu rozliczenia czynszów należnych za grudzień 2022 w styczniu 2023. Dział 710, rozdział 710-35, zmniejszenie o 24 990 złotych dochodów z tytułu dofinansowania rozbudowy cmentarza. Zmniejszenie wynika z mniejszych niż szacowano kosztów rozbudowy cmentarza. Promesa dofinansowania przewiduje dwa terminy wypłaty środków. W 2023 roku 1 210 000 złotych i w 2024 roku 1 210 000 złotych. Dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 1 037 962 złote i 2 grosze dochodów z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających w 2022 roku, w tym 1 milion złotych na przebudowę ulicy Andersa, 36 200 złotych na wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 1762 złote i 2 grosze niewykorzystane środki po zrealizowanych zadaniach. Dział 853, rozdział 853-955, zwiększenie dochodów o 1020 zł z tytułu rekompensat za ogrzewanie innym opałem niż węgiel. Dział 926, rozdział 926-01, zmniejszenie o 7 600 zł dochodów z tytułu przebudowy stadionu miejskiego. Promesa dofinansowania przewiduje dwa terminy płatności. W 2024 roku 7 600 000 i w 2025 również 7 600 000 złotych. Komisja wszystkie dochody zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 1 milion złotych planu wydatków na przebudowę ulicy Andersa. Środki pochodzą z niezrealizowanych wydatków niewygasających z poprzedniego roku. Dział 710, w tym rozdział 710-04, zwiększenie o 36 200 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacji uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozdział 710-35, zmniejszenie o 50 000 zł planu wydatków na rozbudowę cmentarza. Złożony przez wykonawcę robót budowlanych harmonogram oraz wydatki na inspektora nadzoru przewidują wydatkowanie w 2023 roku na poziomie 1 250 000 zł. Dział 750, rozdział 750-85, wypłata odprawy emerytalnej w wysokości 49 110 zł pracownikowi ZAO oraz zakup przez ZAO licencji na program Arkusz Organizacyjny oraz e-nabór elektroniczny system rekrutacji 14 600 zł. Dział 801, rozdział 801-07, zwiększenie o 29 180 zł planu wydatków z odprawą emerytalną pracownika Szkoły Podstawowej nr 1. Dział 852, rozdział 852-03 i 852-95, przeniesienie z rozdziału 852-03 kwoty 102 000 do rozdziału 852-95 jako wkładu własnego w realizację programu Senior Plus. Rozdział 852-15, zwiększenie o 200 000 zł planu dodatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wzrastające koszty utrzymania powodują, że uchwalony w grudniu w 2022 roku plan wydatków na wyżej wymieniony cel jest niewystarczający.
Dział 853, rozdział 853-95, zwiększenie o 1020 zł planu wydatków związanych z wypłatą rekompensat za ogrzewanie innym paliwem niż węgiel. Dział 926, rozdział 926-01, zmniejszenie o 7 090 352 zł i 10 groszy planu wydatków przewidzianych na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego. Zmniejszenie wynika z harmonogramu prowadzenia robót budowlanych. I teraz jeszcze jest autopoprawka. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 58 tysięcy złotych i w tym dział 400, rozdział 495, paragraf 6280 o kwotę 8 tysięcy złotych. Dział 900, rozdział 915, paragraf 6280 o kwotę 50 tysięcy złotych. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 297 tysięcy złotych, w tym dział 400, rozdział 495, paragraf 6050 o kwotę 90 tysięcy złotych. I dział 900, rozdział 915, paragraf 6050 o kwotę 207 tysięcy złotych. Komisja również wszelkie autopoprawki i wydatki zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Najpierw pan skarbnik, później pan Libijko. Szanowni Państwo, ja chciałbym jeszcze, żebyście Państwo w tej uchwale pierwotnej, ponieważ to jest informacja sprzed godziny, dostaliśmy środki na zwrot VAT-u od paliwa gazowego i musimy to uchwalić teraz, bo to, jak nie będzie sesji albo za miesiąc, to ludzie nie dostaną po prostu pieniędzy, bo musimy to uchwałą Rady zrobić. I prosiłbym w części dochodowej w rozdziale 853-95, paragraf 218 z zerem, dopisać kwotę 1890,38. To będzie zwiększenie dochodów o to, tak? I po wydatkach w rozdziale też 853-95 w paragrafie 311 z zerem taką samą kwotę dodać 1890,38. Dziękuję. Traktujmy to jako autopoprawkę, tak. Burmistrz, wnioskodawcy. Dobrze. Pan radny. Nie, pan radny Lipiejko, później pan radny Nazarowicz. Moje pytanie dotyczy wydatków. Rozdział 60.016. Mnie też słowo zwiększenie o 1 000 000 zł tak trochę wystraszyło. Rozumiem, że to nie jest jakieś zwiększenie kosztów inwestycji na przebudowę ulicy Andersa. Bo jakbym nie czytał tego drugiej części tego zdania, to znaczy tego działu, to bym myślał, że to jest zwiększenie kosztów. Rozumiem, że nie. Chyba, nie, tak? Nie. No to właśnie myślę, że to powinno być przeniesienie, a nie zwiększenie, bo tak się wydawało. Ale jest to zwiększenie, jakby nie było, bo jest milion ileś. Dobra, wszystko jasne, uspokoiłem się. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, mnie trochę bulwersuje sprawa w wydatkach, a mianowicie rozdział 701-065. Chodzi głównie o nadzór przewidujący wydatki na inspektora nadzoru. 1 250 000. Szanowni Państwo, czy ten inspektor jest z Księżyca, czy skąd, że on takie pieniądze bierze? Opamiętajmy się wreszcie, czy my w urzędzie nie mamy ludzi, którzy mają uprawnienia i mogą pełnić inspektora nadzoru? Obojętnie, ale ta suma niestety jest szokująca. Dobrze. Ja bardzo proszę, panie skarbniku, proszę jednak, bo to idzie w eter, żeby pan głośno powiedział, w czym jest problem. Szanowni Państwo, tam wyraźnie pisze roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Jeżeli będzie potrzeba, jaka jest oferta złożona najtańsza, bo nie wiem, czy jest przetarg rozstrzygnięty, to podamy to kwotę, żeby wybrzmiało. 166 000. No to trochę mniej niż. To nawet 160 tysięcy, szanowni państwo, za ten nadzór, że on od czasu do czasu przyjdzie tam zerknie i zobaczy, czy zgodnie z projektem,
Panowie, szanowna rado, pan mnie dajmy się. Ile nas tutaj inspektorzy kosztują? Co to nie mamy ludzi w dziale inwestycyjnym, żeby pilnowali tego? Dobrze. Ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Elżbieta. Ja w takiej kwestii technicznej, ponieważ nie bardzo nie jest spójna informacja pana burmistrza z poprawkami do budżetu i bardzo bym prosiła, żeby następnym razem to było spójne, ponieważ mamy otwarto przetarg na, chodzi o przedszkola i jest trwa ocena złożonych ofert, natomiast tutaj już mamy poprawkę do budżetu i nie wiem, czy to się zadziało w trakcie, czy no bo to jest zupełnie niespójne, tutaj trwa, a tutaj już my utwierdzamy, tak? Zatwierdzamy w budżecie. Znaczy w budżecie na razie nic nie zatwierdzamy. Chodzi o wieloletnią prognozę finansową. I wieloletniej prognozie no musimy coś założyć, żeby cokolwiek mieć jakieś ruchy. No, a może akurat będzie tyle, co ja założyłem. Bo jak nie będzie nic, no to w ogóle nic nie możemy zrobić z tym, tak? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, przeciw lub się wstrzymuje projektu oznaczonego numerem 4/69? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została podjęta. To znaczy tylko dla porządku informuję, że jeśli radny opuszcza przed sesję, przed zakończeniem obrad, jest to odnotowywane w protokole. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 5/69. Również tutaj poproszę panią radną Joannę Adamczyk o opinię na temat projektu uchwały. Szanowni państwo, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie. Pozytywnie czy negatywnie? Czyli pozytywnie. Tak, oczywiście. No i bardzo dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, przeciw lub się wstrzymuje? Projekt oznaczony numerem 5/69. Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ładników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2024-2027. I tutaj musimy wyłonić z grona radnych co najmniej 3 kandydatów do tegoż, na tę kadencję, do opiniowania ławników. Proponuję, żebyśmy, może ktoś z państwa radnych sam się chce zgłosić, ewentualnie, żeby zgłosić kogoś do tego zespołu. Bo 3 to zabrzmiało jak 3 mężczyzn, a może być i kobieta. Słuszna była. Słuszna. Zgłasza się pani Joanna Adamczyk, słucham? Ja, czyli Grażyna Paranowska. Dobrze. Kto jeszcze się chce zgłosić? Jarosław Puszko. Jarosław Puszko? Nie. I Joanna Adamczyk też się zgłaszała, rozumiem, bo podnosiła rękę, tak? Marek Ludziński? Marek się znowu zgłaszał. Dobrze. Wobec tego treść uchwały będzie brzmiała w ten sposób. Odczytam tylko paragraf 1. Powołuje się zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2024-2027 w składzie Grażyna Baranowska, Joanna Adamczyk, Marek Lidziński. Kto
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/69? Proszę o głosowanie teraz. Zaraz będziemy dygresy w chwileczkę. Stwierdzam, że... Już po głosowaniu. Jeszcze jedna osoba. No, słuchamy dygresji. Szanowne państwo, którzy żeście się zgłosili na ławników. Nie na ławników. Do komisji? Przeczytaj dobrze, Tadeusz, uchwałę. Pozwólcie, to jest komisja, która będzie opiniowała uchwałę. Wytłumaczę panu radnemu. Aha, dobrze, dziękuję. Oto tak. Dobrze. Punkt 7d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7 do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 24 listopada 2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego Mój Rynek przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 7/69. Proszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na ten projekt uchwały. Komisja zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały, pismem, które wpłynęło do komisji i propozycją radnych. Obecne stawki zatwierdzone przez Wysoką Radę w listopadzie 2022 ustalono na podstawie zestawienia przygotowanego przez Zakład Usług Komunalnych. Obecnie na targowisku miejskim Mój Rynek istnieje wiele wolnych boksów pod wynajem. W maju bieżącego roku komisja po zapoznaniu się szczegółowo z różnymi aspektami sprawy wypracowała wniosek do burmistrza miasta Bartoszyce o zmniejszenie stawek opłat za wynajmowanie pomieszczeń handlowych boksów na targowisku miejskim. Burmistrz pozytywnie odniósł się do wniosku komisji i zaproponował obniżenie stawek o 12%. Członkowie komisji mają nadzieję, że po obniżeniu stawek istnieje szansa na zwiększenie zainteresowania wynajmem tych pomieszczeń. Komisja pozytywnie opiniuje projekt przedłożonej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje uchwałę numer 7/69? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się uchwała została podjęta. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce. Projekt oznaczony numer 8/69. Poproszę panią radną Ewę Kapustą, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Dotychczasowa opłata za każdą godzinę przekraczającą czas realizacji podstawy programowej, czyli powyżej 5 godzin w wymiarze dziennym przedszkola, wynosi złoty 14. Po przyjęciu tej uchwały będzie wynosiła złoty 30, czyli to jest taka różnica. I przykładowo, jak dziecko przebywa w przedszkolu 9 godzin, to za ten dzień jest pobierana obecnie opłata 4,56, a po zmianie wynosiłaby 5,20 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie tę uchwałę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały oznaczonym numerem 8/69? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 9/69. Poproszę pana radnego Karola Kapusińskiego, przewodniczącego komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Opinia w sprawie uchwały numer 69 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Bartoszycach. Opinia jest pozytywna, a zmiana uchwały wynika w związku z ustawą z dnia 9 marca tego roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. I dzięki, przez to Rada Miasta musi podjąć nową uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7g projekt porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia budowa oświetlenia zewnętrznego ulicy Trauguta w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 10/69. Poproszę panią radną Joannę Adamczyk o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10/69? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 przy ulicy BMA 49 w Bartoszycach. Projekt oznaczony numer 11/69. Również poproszę tutaj panią radną Joannę Adamczyk o opinię na temat projektu uchwały. Również komisja zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8 porządku obrad. Proszę o spokój. W okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski zgłosili. Pan Karol Kapuściński, zapytanie dotyczące bezpieczeństwa pieszych, odpowiedzi udzielono na piśmie. Innych interpelacji, zapytań nie wpłynęło do Rady Miasta. Punkt 9 porządku obrad to jest w sprawach różnych. Informuję państwa, że od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma w sprawie wyboru ławników, w sprawie utworzenia podkomisji bezpieczny uczestnik ruchu. I to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o pisma, które wpłynęły do biura rady. W sprawach, otwieram dyskusję w sprawach różnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pierwszy pan radny Puszko, druga pani Elżbieta, trzeci pan Karol. Szanowni państwo, ja tutaj mam kilka pytań. Pytanie pierwsze dotyczy właśnie uzyskania informacji, czy przy skwerze ZHP, tam gdzie znajduje się najsłynniejsza fontanna w Bartoszycach, zostanie wybudowany parking, bo taki parking jest potrzebny przede wszystkim dla mieszkańców ulicy Szamanowskiego oraz dla rodziców, którzy będą przyjeżdżać, tak, z dziećmi na plac zabaw, no i osób, które będą chciały też skorzystać z naszego miejsca, gdzie z parku Elżbiety. To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie dotyczy właśnie wysokiej trawy, która znajduje się na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej. Dostaliśmy od Urzędu Wojewódzkiego niewielką kwotę, tak, na koszenie trawy, 3000 zł. Tam wnioskowaliśmy o jej zwiększenie. Wypadałoby tą trawę skosić, tak, bo tam jednak są pochowani ludzie, mieszkańcy dawni, tak, naszego miasta. Także to jest taka moja prośba, tak, żeby ta trawa została skoszona. Druga sprawa, przepraszam, trzecia, dotyczy, to jest sprawa, o którą prosił mieszkaniec Bartoszyc, pan Janek, żebym właśnie ją poruszył. Napisałem też dzisiaj w tej sprawie zapytanie. Ale muszę o niej powiedzieć. Chodzi mi przede wszystkim o fragment bardzo dziurawego asfaltu, który znajduje się przy Orliku, znajdującym się przy obecnej szkole muzycznej pierwszego stopnia. Tam jest odcinek 80-metrowy. Tydzień temu były zawody rangi ogólnopolskiej, się odbywały. No, wygląda to po prostu tragicznie i musimy po prostu znaleźć środki finansowe na to, żeby po prostu, no, tego
żeby to miejsce zostało zmienione, bo tam jest po prostu, no, wygląda to tragicznie. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski i jaki oni mają wizerunek miasta, tak? Reszta jest dookoła zrobiona, a tutaj fragment po prostu zniszczonej drogi. Także to prosiłbym, żeby to zostało zrobione. Kolejna sprawa właśnie dotyczy to w zasadzie działań Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tutaj ja składałem też zapytanie. Widzę, że pan burmistrz też akurat interweniował w tej sprawie. Udało się wymalować, oznakować ścieżkę pieszo-rowerową. Tutaj trzy wjazdy zostały oznakowane. Chodzi mi o tą ścieżkę, która znajduje się na działkach, tak? Pasy pojawiły się na ulicy Ziendary Malewskiej, ulicy Broniewskiego, ulica Mrągowiusza, ale dwa wjazdy nie zostały oznakowane. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Chodzi mi o wjazd na ulicę Teresy Bratek oraz na ulicę Moniuszki. No, trzeba to po prostu, już mówię, do końca oznakować, bo tam dużo osób się porusza, zarówno pieszych, jak i też rowerzystów, i bardzo często kierowcy po prostu, którzy tam wjeżdżają, tak wyjeżdżają, nie zachowują należytej ostrożności. Także proszę w tej sprawie zainterweniować tak skutecznie, i tutaj też komisję zajmującą się bezpieczeństwem też proszę o interwencję. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja odniosę się trochę do tego, co pan Puszko, bo mnie pan Puszko uprzedził z tym, z pierwszym swoim zagadnieniem, ale odnośnie tego asfaltu, to my tak naprawdę mówimy co sesję, pani Grażyna bardzo często to też podnosi. Ja wiemy, że to, panie burmistrzu, my wiemy, że to jest teren szkoły, z tym, że żadna szkoła, żadna, czy to nasza siódemka, czy jedynka, czy trójka, czy czwórka, nie będzie miała takiego budżetu, żeby stać ją było na zrobienie tego asfaltu. O, bardzo chętnie. Bardzo chętnie zagłosujemy za tym, żeby dać. Ja mam pytanie, to znaczy mam taką prośbę od mieszkańca, ponieważ wczoraj miałam telefon od mieszkańca, który bardzo prosił, że dzisiaj jest sesja, żebym podniosła takie trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest brakujący w dalszym ciągu koszu na Poniatowskiego, i mieszkaniec sam zwrócił uwagę, że na poprzedniej sesji pan burmistrz obiecał, że postawi kosze, natomiast znikł jeszcze jeden kosz z Poniatowskiego z przystanku. Nie wiem, czy ukradli, czy został zebrany, tego nie wiem, ale w każdym bądź razie jego nie ma. Następną rzecz bardzo prosił mieszkaniec, żeby zwrócić uwagę, że na tej skarpie, która została obsadzona krzewami na ulicy Poniatowskiego, te krzewy po prostu wyschły. Ja myślę, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nawet tego nie wie, że one powysychały. I to samo jest z drzewami, które idą, wie? No ale może jeszcze piszmy do nich, no bo im częściej się pisze, tym oni więcej to na to zwrócą uwagę. I to samo mówił mieszkaniec, że jest drzewami, które są, jeżeli jedziemy w stronę mostu. I trzecia kwestia, mieszkaniec zwrócił uwagę, że budujemy nowe skwerki, a nie dbamy o stare. I rzeczywiście dzisiaj przejechałam się i miał rację, bo skwerek Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygląda naprawdę kiepsko. Tam zostały posadzone sumaki, które są już złamane. No ja wiem, że to jest nie nasza wina, że zostały złamane, no ale albo wykopmy je, albo posadźmy nowe. A oprócz tego nie wiem, czy ktoś tam posiał tą kocimiętkę, która jest na całym tym trawniku, czy ona się sama wysiała, ale tak wysokich kwiatów nie sadzi się na trawniku. Jeżeli już chcemy coś posiać, no to posiejmy na przykład macierzankę, która stworzy dywanik i nie będzie potrzeby koszenia, a w tej chwili to wygląda naprawdę, jak się jedzie, niefajnie, bo te stercząca kocimiętka po prostu jest takie kępy tej sterczącej kocimiętki i nie wiadomo, czy to jest, nie wiem, czy to ma być tak ma być, czy to są chwasty, które od czasu do czasu wyrosły. No w każdym bądź razie zróbmy coś tam, bo naprawdę rzeczywiście ten skwerek, który był piękny, wygląda tak naprawdę niefajnie. To jest to. I jeszcze moje jedno pytanie, to my będziemy jako komisja jeżdżąca sprawdzali, ale tak moje pytanie jest takie, czy w każdym miejscu, gdzie mamy trawniki, czy musi być zakaz wprowadzania psów?
bo tak naprawdę w wielu miejscach nad jeziorkiem, gdzieś, gdzie są tereny rekreacyjne, a ponieważ jeżeli my w mieście nie mamy parku dla psów, bo nie mamy czegoś takiego, gdzie mieszkaniec może wyjść z psem, może go puścić, może przespacerować się, to myślę, że nie powinniśmy ustawiać zakazu wprowadzania psów, no bo tam, to jest, panie burmistrzu, tak. Mamy znak, którego nie są, kosze są i mieszkańcy naprawdę już po sobie sprzątają tam akurat. Ale tu jest tak, że stoi znak, który i tak nagminnie łamiemy. To po co ten znak? Ale to na przykład, nie wiem, napisać, że wprowadzanie psów tylko na smyczy. To jest jakby z ustawy wynika. No właśnie, ale to ja nie widzę problemu. A zakaz wprowadzania psów, którego się nie egzekwuje, no bo ja się nie dziwię, bo mieszkańcy muszą gdzieś z tym psiakiem wyjść, żeby przejść się na spacer, a to są jedyne miejsca. To ja myślę, że te znaki po prostu są tam niepotrzebne. Dziękuję. Proszę, pan radny Karol Apuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam pytanie odnośnie tutaj nowo powstających budynków na ulicy Armii Krajowej. Chciałbym się zapytać, bo mieszkańcy się, że tak powiem, obecni niepokoją, w jaki sposób będzie poprowadzona sieć kanalizacyjna i deszczowa. Czy ona będzie podpięta do tej istniejącej, czy będzie jakaś nowa? Bo z tego, co mnie informowali, było spotkanie chyba w Domu Kultury, jakieś konsultacje były jakiś czas temu, też nie chcę tam określać terminu. I byli oni zapewnieni, że te nowe budynki, które powstaną, będą posiadały własną sieć deszczową na tej ulicy Armii Krajowej. I chciałbym się zapytać, czy, bo obecna, że tak powiem, nie jest wydolna według mieszkańców, a jeszcze dołączenie kolejnych budynków może spowodować, że będzie tam zalewało tych mieszkańców tej ulicy. Kolejne pytanie mam odnośnie tej niepokojącej informacji odnośnie funkcjonowania basenu w tym roku, ponieważ zostanie to co najmniej opóźnione. I chciałbym zapytać po prostu, żeby pan dyrektor też nam powiedział, bo nie wszyscy może przeczytali, jakie są rokowania, że tak powiem, do wystartowania basenu i czy uda nam się jeszcze skorzystać z pogody w związku z tym, że basen jest odkryty. I chciałbym, żeby pan dyrektor nam powiedział, jak my możemy zrobić, ile musimy zabezpieczyć pieniędzy dodatkowych, żeby basen funkcjonował od przyszłego roku, już w tym nie da rady, od zakończenia roku szkolnego do końca wakacji, do końca sierpnia, bo ten tydzień, który już od lat jest najcieplejszy, ostatni tydzień czerwca, jest po prostu, basen jest nieczynny. No i dzieci kończąc szkołę chciałyby od razu skorzystać, a tutaj muszą czekać do pierwszego. Chciałbym, żeby po prostu pan dyrektor określił, czy za dwa tygodnie, czy cały czerwiec, zależy od pogody oczywiście, w jaki sposób można do tego doprowadzić, żeby ten basen był dłużej czynny względem tej pozytywnej pogody, która jest. I trzecie moje pytanie o to, czy było rozważane w związku z tym udanym wydarzeniem Dni Bartoszyc, teraz będzie kolejne wydarzenie tam muzyki dance i disco polo na koniec lipca. Czy było rozważane w związku z zamknięciem wiaduktu oświetlenie go, tak jak to robią większe miasta, żeby był oświetlony na przykład w kolorach naszego miasta? Bo skoro będzie zamknięty, nikt tego oświetlenia nie usunie. Byłoby to naprawdę efektowne, byłoby to bardzo, bardzo by to rzuciło się w oczy i wiele osób by to było zadowolonych, te wiadukty, gdyby były oświetlone na ten dzień oczywiście, nie? Po prostu, żeby je oświetlić w kolorach na przykład miasta Trzech Kulturów. To są moje właśnie pytania. I ja proponuję, żeby się pan burmistrz odniósł do tej serii, bo jeszcze tutaj zapisanych jest kilku radnych, ale może, żeby coś nie umknęło. Pytanie pierwsze pana radnego Jarosława Puszko. Tak? Będzie parking. Pytanie drugie. Wysoka trawa, ona była koszona zgodnie z zasadą, będzie ponownie koszona. Nie wiem, czy w tym momencie, bo ja nie jestem w stanie harmonogramu w tym momencie ruszać, bo sprzątają miasto przecież, więc coś za coś. No dobrze, no jeżeli dojdą na tamte tereny, to pewnie skoszą, bo za chwilę będzie ponownie wszystko koszone, więc i pójdzie ten teren. Jak najbardziej się zgadzam z panem. Dziurawy asfalt przez P7, to powtórzę. Kochani, zróbmy to w budżecie normalnie, profesjonalnie. Zgodźcie się wszyscy radni, żebyśmy to mogli puścić i zapomnieli już o tym temacie. Będzie najprościej nam.
Droga wojewódzka, brak pasów. A, to sprawdzimy, to sprawdzimy. No, do sprawdzenia. Tak, tak, już zapisałem, bratę, Teresa Bratek i Moniuszki. Widzimy. I to jakby te pytania. Pani Elżbieta Zabłocka, brakujące kosze na Poniatowskiego. Miałem nie mówić, gdzie się pojawią fotopułapki. Zostanie, dobrze, będzie dostarczony kosz i będzie fotopułapka. Tym razem powiem, bo po prostu nagminnie, trzy razy dziennie komunalne śmieci po pas tak naprawdę na tym śmietniku, że ludzie i tak rzucali wszędzie, bo ten śmietnik był non-stop pełny, a nie da się trzy razy tam włazić i sprzątać. Czyli tak jak mówię, fotopułapka i kosz z powrotem przywracamy. Co do koszy na ulicy Poniatowskiego, sporo koszy doszło. Więc też tak nie mówmy, że ich nie doszło, bo są w końcówce już przy tym. Tu mamy te kosze. To jest też droga wojewódzka, więc umieściliśmy, które mogliśmy. Stokrotka postawiła swój własny kosz. Lewiatan, z tego co wiem, przepraszam, o firmach mówię, wystawia kosz. Żabkę przekonywaliśmy, nie chce nam wystawić kosza, więc to tak też nie do końca, oni posiadają ten teren jakby w jakiejś tam dzierżawie swojej od dróg wojewódzkich, czyli w te schodki i tak dalej, więc korzystają z tego tak naprawdę. To jest jednak droga wojewódzka. Na przystanku jak najbardziej postawimy. Spróbujemy może tam głębiej, jeżeli się uda, przy samej cerkwi, tam gdzie już jest nasz teren, to będzie jakby po środku tego całego pasa, bo po drugiej stronie mamy te firmy, które no, na dzień wystawiają kosze. No niestety proszę też zobaczyć, ten pan, który się skarży, wiem o którym pani mówi, bo do mnie też to dociera, postawił przy swoim zakładzie kosz, to mu zniszczyli. No. A to dobrze, ale to samo mówił, tak? Więc jakby trafiło, że dwie osoby. Zarząd Dróg Wojewódzkich, drzewa, krzewy, susza, tak jak najbardziej w tym momencie interweniowaliśmy i to jeszcze przed deszczami, przepraszam, żeby nie było, że teraz jak deszcz to my interweniujemy. Pierwszy odzew był bardzo słaby, drugi wykazał, że przyjadą podlewać, chyba tak się zabierali, że zdążył deszcz popadać. Tak, tak, ja wiem o co chodzi. Ale tu nie chodzi o to, że one w suszy, one po prostu się nie przyjęły, te krzewy. One się nie przyjęły, dobrze. A więc oni nawet jak przyjadą, jak przyjadą podlewać teraz, to nic nie da. Ale jeszcze się odniosę do tych koszy, panie burmistrzu, bo ja wiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nic nie ma przeciwko temu, żebyśmy my stawiali na ich drodze kosze. I wystarczy, mi się wydaje, zapytać ich po prostu, poprosić o zgodę i te kosze w każdym miejscu będzie można postawić. Bo ja rozmawiałam i wiem, że oni nie mają żadnych problemów z tym, że kosze będą stały. To jest teren miasta, stawiajcie, bo wam potrzebne. Dobrze, natomiast ja też nie miałbym żadnego problemu, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich wreszcie zrobił zjazdy dla niepełnosprawnych na tych, jak państwo wiedzą, schodkach. To też swoją drogą, o które było wnioskowane i mieliśmy zapewnienie, że będzie zrobione, więc ja też tak patrzę, to już tak ad vocem specjalnie, troszeczkę szpilki, bo zakładamy, że nie mają problemu i stawiamy oczywiście, tylko też poustawiać kosze i wszędzie przy nich fotopułapki, bo ten kosz sprawi to, że będzie tak zwane skupisko i nie o to chodzi, że ludzie to rozwalają. Po każdym rzuceniu takich komunałek wbija ekipa ptaków i robi nam na pół miasta syf, przepraszam, na pół ulicy. To jest moment, są wyspecjalizowane ptaki w rozrywaniu folii, wszystkiego, a że ludzie wrzucają śmiecie niesegregowane, gospodarcze, bo w taki sposób się zachowują, to naprawdę sam kosz nie jest dla mnie problemem. Jest tak zwana zasada zachowania pewnej kultury, korzystania z niego, ale już powiedziałem wcześniej, dziękuję za to zgłoszenie, bo już powiedziałem wcześniej, w trakcie jak się wypowiadałem, że pozyskaliśmy część koszy, część odzyskaliśmy i będziemy je na bieżąco montować, tak będzie państwo mówili. To samo dotyczy ławek, bo ławki też nam z odzysku z jeziorka, niektóre są w całkiem przyzwoitym stanie, nie mówię o tych balowych, tylko tych normalnych drewnianych, zielonych. Może inny kolor zrobimy, żeby nie były takie zielone. Spróbujemy jakoś się pobawić kolorami, żeby one może jakiś tam fajniejszy efekt przynosiły. Zrobimy te ławeczki tam, gdzie państwo proszą. I to coś powiem, bo miałem zarzut, że stawiam ławki za blisko ulicy, ale ludzie mnie proszą przede wszystkim, żeby one były bliżej ulicy, bliżej chodnika, a nie gdzieś w głębi na trawnikach. Więc zobaczcie, jak państwo czasami, ktoś mi mówi, że skwerek za blisko ulicy, ale ławki chcemy za blisko ulicy, więc tak dziwnie to brzmi. A nie mówię o państwie, mówię o osobach, które gdzieś tam z zewnątrz i mieszkańcach niektórych, ale tylko niektórych. Gdzie skwerek, tak a propos, jak przejeżdżam czy przechodzę, zawsze ktoś tam sobie fajnie siedzi, odpoczywa, więc mnie to cieszy. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bartoszycach miał
I to było zobowiązanie przy samym tym, zgłaszać na bieżąco nam sytuację tego skweru. Wiem, że próbowano robić własne nasadzenia i te nasadzenia raz się przyjmują, raz nie przyjmują, ale nie jest problem, skontaktujemy się, bo w piątek się będę widział z panią szefową uniwersytetu i dowiem się, czy oni chcą dalej gospodarować, czy mają nam to oddać za przeproszeniem, my to spokojnie będziemy ogarniać. Mówię wprost, będziemy ogarniać, ale chcemy po prostu wiedzieć, że później nie było, że oni coś nasadzą, a my to wykopiemy, a oni czekali, żeby ta cebulka wyszła. Więc czy tam gdzieś na tym trawniku. To nie jest z naszej strony problem, bo to jest naprawdę niewielki odcinek, niewielki skwerek. Natomiast w dużej części, tak jak rozmawialiśmy, miało to być w ich opiece, tych państwa. Proszę? Na bieżąco również? Mieli zgłaszać. Ale trawnik również? Bo tu chodzi o trawnik ten dookoła. Nie. Skwerek jest okej. Okay. Na bieżąco zgłaszać, gdzie ja wiem, że część seniorów, również z tej grupy, dla odmiany mówi, po co kosić, żeby trawnik był żółty? My chcemy kwietną łąkę. I więc ja nie wiem, czy oni tam ze sobą wewnątrz sporu nie prowadzą na ten temat, co jest prawdopodobne. No tak jest. No. Kocimiętka jest bardzo piękna. Ja tu dzisiaj przed chwilą żartem powiedziałem, choć pani przewodnicząca się ze mną nie zgodziła, kot Borys nie przyjdzie na tą kocimiętkę, bo za daleko. Ale inne koty na pewno korzystają i kocimiętka przynosi jeden pozytyw. I myślę, że tej kocimiętki troszeczkę w różnych miejscach się pojawi w Bartuszach. Tam nie, przepraszam, nie asypałem i nie pracownicy Urzędu Miasta czy ZGO. Wątpię, żeby się rozsiała, bo tam jej nigdy nie było. Chyba, że ziemia, która była nawożona, a to była nowa ziemia, posiadała już nasiona tej kocimiętki, co jest też prawdopodobne, tak? Więc skądś przywieziona. No to jest fajny temat, bo to odstrasza komary, a jest tak zwaną bardzo dobrą i ważną rośliną w przestrzeni miejskiej, bo jest miododajna przez cały rok. Jest wieloletnia, więc pomagamy pszczołom, owadom, tym takim pozytywnym. No ale to tak też między wierszami. Zakaz wprowadzania psów. Prosiłbym, i tu teraz specjalnie, proszę o konsultację z Komisją Bezpieczeństwa, gdzie mamy takie zakazy zlikwidować, a gdzie mamy zostawić. Będzie też łatwiej. Dobrze? To jest naprawdę fajne i ja będę wiedział, że nie jest to decyzja jednego pana, który się skarży, czy pani, a komisja zdecyduje, dobrze, tu jednak warto zachować, bo jest blisko plac zabaw, tu jednak zostawmy, niech sobie chodzą, tu ustawmy gdzieś jakiś dodatkowy pojemnik no mówię jak na odpady, to niekoniecznie, ale śmietnik, żeby, bo ludzie dorzucają prawidłowo, wrzucają również do zmieszanych, to jest tak samo ląduje w zmieszanych, to nie jest specjalnie gdzie indziej wyrzucane, tak, więc jakby to jest jasne. Pan radny Karol Kapuściński, pan przewodniczący. Kanalizacja deszczowa, gdzie będzie, miałem pierwszy prośbę o włączenie do obecnej. Ja powiem wprost, na tym postawiłem PM-kę i będę sprawdzał, jakie są możliwości zrobienia jej z drugiej strony, bo do tego była obligacja. Nie mam obowiązku wyrażać zgody na włączenia się do sieci deszczowej istniejącej. Nie mam obowiązku. Więc równie dobrze te osoby mogłyby u siebie na terenie zagospodarować zbiornik małej retencji na deszczówkę. To nie jest też zabronione. Ewentualnie zrobić po całej linii swojej działki z tyłu, przyłącza deszczowe, no i dociągnąć kawałeczek dalej, gdzie nie ma problemu tego spływu tych wód opadowych. Pan dyrektor Bosir, zaraz, czy oświetlenie wiaduktu? Sympatyczny pomysł. Proponuję się skontaktować z panem Kamilem Runiewiczem. Będzie łatwiej, bo to będzie raczej należało, jeżeli dostanie obszar na te dni, przepraszam, festiwal, dostanie pewnie zgodę znowu na zamknięcie tego, trzeba będzie tam ochronę wstawić. Jeżeli będzie można doświetlić na poziomie jakimś tam niedrogim z akumulatora, to jest szansa, bo raczej wątpię, żebyśmy tam na górę przyciągali jeszcze agregat prądotwórczy, który to będzie ciągnął. Więc to tak zobaczymy, jak to wyjdzie. Pan dyrektor Bosiru, myślę, że też na moją prośbę, bo mi zgłaszał dokładnie w tym dniu, w którym to napisał, że będzie zagrożone otwarcie basenu. Ja powiedziałem, proszę tego nie ukrywać, nie daj Boże, przed mieszkańcami, bo to nie wolno takich rzeczy robić. Z prostego względu. Ludzie sobie planują jeszcze ten czas, niedługi co prawda jest do 1 lipca, planują sobie wakacje, czasami nie wyjeżdżają, bo mówią, fajna pogoda, możemy pokorzystać, a tego basenu nie ma. Więc poprosiłem, żeby to zrobił w sytuacji, w której zobaczył, że jest zagrożenie. On dostał informację ze świadomością, że będzie to załatwione w odpowiednim czasie. Przedłużono to. Natomiast myślę, że wypowie się do końca sam, bo bardzo lubi mówić do mikrofonu. Zapraszam. Szanowni Państwo, prace remontowe na basenie zaczęły się w roku ubiegłym od zakupu części zamiennych.
zostały zakupione zawory. Na więcej nas nie było stać, na wymianę tych zaworów po prostu nie było w ubiegłym roku pieniędzy. Te zawory zostały wymienione w tym roku, natomiast w lutym zostały wymontowane pompy i oddane do regeneracji do firmy pod Olsztynem. To nie trwało tydzień, to trwało bodajże 3-4 tygodnie, kiedy otrzymaliśmy informację o kosztach, jakie musielibyśmy ponieść za regenerację pomp, starych pomp, tak one miały 10 lat już. Koszt regeneracji jednej pompy w euro to była kwota bodajże 6000 euro netto. Zakup nowej pompy, takiej samej, identycznej, to był koszt prawie 9000 euro. Więc postanowiłem poszukać polskiego producenta i znalazłem firmę, która nową pompę wykona, tak, bo jeszcze nie wykonała nam, za 3000 euro z pełną gwarancją. Niestety nie wszystkie części są produkcji polskiej. Silniki elektryczne są produkowane w Turcji, zamawiane. Te silniki jeszcze nie dotarły. Firma ma gotowe pompy, jest teraz kwestia tylko dotarcia tych silników. To jest, nie wiem, nie mam pojęcia, ciężko mi jest powiedzieć, tak, czy one przyjdą za 3 dni, czy za tydzień, czy za 2 tygodnie. My jesteśmy gotowi na montaż tych pomp i w momencie zamontowania pomp, myślę, w okresie 10-14 dni otwieramy basen. Nie, no, musimy jeszcze pobrać próbki wody i przekazać do sanepidu. Propozycję, którą mam, proszę napuszczać jak najszybciej wodę w trakcie nawet realizacji zamówienia pomp, rozpocząć próbkowanie tej wody, nie dopuszczać oczywiście w tym czasie nikogo do tej wody. Ta woda jak najbardziej będzie zdatna do użytku. W sytuacji rozpoczęcia pomp zrobić drugą analizę, ale już w tym momencie dopuszczać, bo takie dopuszczenie będzie, jestem tego pewien. Spokojnie porozmawiać w sanepidzie, aby później już przy tym montażu znowu nie wydłużać, bo się okaże, że we wrześniu ten basen otworzymy, to chyba raczej nie będzie miało najmniejszego sensu. Proszę? Na to wpływu nie mamy. A jeżeli, tak, pompy do września nie dotrą, to jaki sens jest wpuszczania wody? Nie, to nie mówię, nie. Jeżeli będzie świadomość, że te pompy już są, jest wysyłka, bo to albo ewentualnie przyjazd montażu określony i będzie pan dyrektor wiedział tydzień wcześniej o tym, to można rozpocząć napełnianie i próbkowanie wody. To jest jakby logiczne. Wówczas tylko nie wolno dopuszczać do tej wody nikogo z zewnątrz do czasu zamontowania pomp. Czyli ona nie ma możliwości się zanieczyścić biologicznie ani chemicznie bez korzystania z basenu. Więc spokojnie sanepid wyda wam zgodę, jestem tego pewien. Mogę jeszcze, panie przewodniczący? Mam jeszcze jedno pytanie. A kiedy się okazało, że te pompy musimy wymieniać, że musimy je naprawiać? Czy wiedzieliśmy już po ostatnim sezonie od razu? Tak, po ostatnim sezonie już. To dlaczego to jest zrobione dopiero w lutym? No bo te pompy powinny być wymontowane w momencie, wypuściliśmy wodę, wiemy, że mamy to do zrobienia, a więc one powinny być wymontowane, wysłane, a no od lutego do czerwca, no to jest naprawdę przy tego typu inwestycjach, to jest naprawdę bardzo mało czasu i ja myślę, że to od razu pan chyba wiedział, że pan nie otworzy w czerwcu. Absolutnie, dlaczego nie otworzę w czerwcu? Nie, no od lutego do czerwca, no to są raptownie 4 miesiące, tak? No to jest naprawdę, to jest niedużo. Na zrobienie tego typu, że jeżeli to ma być regeneracja, czy ewentualnie nie wiemy, czy regeneracja, czy nowe pompy. Także no myślę, że tutaj ktoś przespał, bo to powinno być zaczęte już w ubiegłym roku. Dlatego i powinniśmy w lutym już być przygotowani do tego, że w czerwcu otwieramy basen. Dlatego w lutym rozpoczęliśmy pracę na basenie. Zostały wymontowane stare zawory, zamówione nowe. Jednak budżet nie pozwalał na zrealizowanie całości inwestycji, tak? Były problemy z otwarciem lodowiska, a co mówić o basenie. Więc zaplanowałem to od początku roku, że zrobimy basen w nowym roku budżetowym.
No ale myślę, że mógł pan naprawdę przyjść w tym październiku, jak zamknęliśmy go we wrześniu, przyjść, powiedzieć, słuchajcie państwo, potrzebne jest to, 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 czy ja będę miał pieniądze i we wrześniu już powinniśmy zacząć to ruszać. Naprawdę, bo w Bartoszcach mamy bardzo mało atrakcji. Basen był takim jedną atrakcją przy upałach najlepszą. I tak naprawdę mieszkańców pozbawiamy atrakcji jedynej w mieście na lato. No pomijam kulturalne, które tam się wydarzają, ale takiej najlepszej atrakcji dla dzieciaków pozbawiamy ich, moim zdaniem dlatego tylko, że ktoś przespał. Termin realizacji zamówienia był określony w ofercie na 4 tygodnie. Więc w kwietniu 4 tygodnie to jest koniec maja, tak? Powinny być te pompy. No mamy 3 tygodnie po ślizgu. Dobrze. Czy ktoś jeszcze do pana dyrektora, czy do uzupełnienie? To proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Jeśli do pana dyrektora. Panie dyrektorze, ja w drugiej części pytania sformułowałem taką zagwozdkę. Ile by kosztowało uruchomienie, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc wcześniej, w czerwcu przyszłego roku? Ile musielibyśmy zwiększyć wydatkowanie dla BOSiR-u? I jakby pan mógł, składając prośbę do planu budżetu na przyszły rok, zaznaczyć, że funkcjonowanie basenu lipiec, sierpień, no nie wiem, tam jakaś tam kwota i czerwiec, lipiec, sierpień, taka kwota, albo 15, połowa czerwca, bo to chodzi o ratowników, o wodę, o chemię, o wszystko. Ja rozumiem, to będą kwoty duże będą i żeby to nam po prostu przedstawić przy planowaniu budżetu na przyszły rok, a dzisiaj nas tak po prostu tak orientacyjnie nam zapowiedzieć, jaka to może być kwota. Tak, ja myślę, że no, basen moglibyśmy otworzyć w dniu zakończenia roku szkolnego. Wcześniej, no wiadomo, dzieci są w szkole cały dzień. Ratownik, pamiętajmy, koszty patrzymy z K. Koszty ratowników to jest około 1000 zł dziennie. To jest 10 godzin po 3 ratowników, około 30 zł za godzinę, czyli jest koszt ratownika to jest około 1000 zł dziennie. Natomiast koszt chemii basenowej jest to koszt w granicach 30 tysięcy miesięcznie, więc można sobie policzyć, że proporcjonalnie tak, no to będzie jakieś 10 tysięcy, tak? Plus koszty energii, plus koszty wody i pracowników. No dobra, to już teraz nie jesteśmy to, w stanie szacować. Tak, ja jestem w stanie to oszacować, powiedzmy, że koniec roku szkolnego i ile to wyniesie dokładnie co do złotówki prawie. Ja powiem, o co chodzi, dlatego że proszę państwa, czerwiec już jest takim miesiącem, że tak naprawdę w szkołach zaczynają się wycieczki, zaczynają się różne wyjścia i naprawdę każdy nauczyciel chętnie szedłby z klasą nawet jeden dzień, nie wiem, tam w tygodniu czy jeden dzień na 2 tygodnie. Przy ilości klas w naszym mieście to naprawdę na basenie cały czas ktoś by był. Także myślę, że to naprawdę miałoby sens otworzyć z dniem 1 czerwca, żeby dzieciaki też mogły skorzystać, nawet te, które są na WF, gdzie klasy sportowe na 2 godziny by chodziły. No tak, ja mówię przy opłatach, ja nie mówię, że szkoły darmowo, żeby szły, ale dzieciaki chętnie zapłacą po to, żeby iść nawet z tym wychowawcą. Jeżeli są ratownicy, nie ma problemu, ja chętnie ze swoją klasą na jeden dzień. Dobrze, na basen. Pan dyrektor się zobowiązał właśnie alternatywne takie. Jeżeli to będą 2 tygodnie, to proporcjonalnie to połowa. Tak, 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 tak. Proszę bardzo, pani Kasia, później Tadeusz. To wcześniej, przepraszam bardzo, był Janusz, ale ja z jednym pytaniem tutaj do pana dyrektora, już może nie w temacie basenu. Chciałam zapytać, panie dyrektorze, o ofertę BOSiR-u na okres wakacyjny dla dziewczynek 15+. Zapraszam na turnieje kobiet w piłce plażowej. Zapraszam na zumbę, która będzie na hali w środy i czwartki. Zapraszam na turnieje Grand Prix w tenisie ziemnym. Fitness, siłownia. Fitness, siłownia, otwarte. Jeżeli się zbierze grupa, bardzo chętnie udostępnię halę również sportową, ponieważ zajęcia szkolne się nie odbywają. Nie odbywają się też w dużej mierze treningi klubów i stowarzyszeń, więc znajdą się terminy, kiedy można byłoby grupę zorganizowaną przyjąć na halę. Dobrze. Do pana dyrektora? Tak. Proszę, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, mnie interesuje taka sprawa. Bodajże na
dwie sesje wstecz, czy nawet przed ostatniej sesji, była rozmowa taka, że pan wystąpił o pieniążki na nowe pompy. Rada przyznała, dobrze pamiętam, 64 tysiące złotych. Teraz pan mówisz, bo pan burmistrz mówił, to były pompy niemieckie, teraz będą zamówione pompy polskie. Teraz pan mówisz taką rzecz, że zawory zostały tam, trzeba wymienić, no i remont pomp. Gdzie tu jest rzeczywistość prawdziwa? Czy całe nowe pompy, czy remont tych pompy? Bo to, co słychać z wypowiedzi pana, że zostały zlecone pompy. To jest zakup, nie. Koszt remontu przekraczał koszt nowych pomp, więc zostały zamówione nowe pompy. W tej chwili, tak? Tak. No to dlatego chciałem o to sprostowanie. Dobrze, pan radny. Polskie pompy. Pan przewodniczący, proszę bardzo. Polskie, tak? Tak. Dziękuję. Ja, panie dyrektorze, mam jedną taką prośbę. Znaczy, przypuszczam, że pan burmistrz też się do tego przyłączy. Chodzi mi o to, że ostatnio, jak mieliśmy ten tutaj spotkanie najlepsi z najlepszych, no dużo tam rowerzystów się pokazało przy hali sportowej. No ja też przy okazji biję te kilometry na rowerowej stolicy Polski, ale zabrakło mi stojaków. Bo dwa stojaki są tam na górze i to jeszcze trzeba po schodach wejść. To taki mały dzieciaczek, który tam przyjedzie tym rowerkiem, który też trochę waży, to on go tam będzie miał problemy wtaczyć, żeby na dole jeszcze przed samymi schodami, żeby jakieś dwa stojaki stały. Takie one tam nie są bardzo drogie, bo można w granicach do 500 zł kupić takie pięciostanowiskowe, ustawić dla rowerów. Dobrze. Przyjęto do realizacji. Tak. Pani Grażyna Baranowska, my dziękujemy już panu dyrektorowi chyba, tak? Kto jeszcze? Do Busiru jeszcze? Nie, do Busiru nie, już ogólnie. Dobrze, no to, no dobrze, jak jest momencik, wobec tego pani Grażyno, jeszcze państwo przewodniczący już jak byli przy głosie, to jeszcze pozwoli pani, że do burmistrza teraz mają pytania. Po ostatnich tutaj opadach, które są bardzo rzadkie, ale są bardzo intensywne, zaczął się zbierać piasek. To już w międzyczasie tam żeśmy poruszali. Ostatnio po tej większej ulewie, dłuższej, od strony szpitala, w stronę ulicy Gdańskiej, tam gdzie potem na dole się robi takie koryto Niecka rzeki, wszystkie studzienki w tej chwili praktycznie są zabite piachem na poboczu, po prostu z wodą to wszystko zeszło i całe pobocze jest grubą warstwą piachu i jeżeli tego nie ściągniemy piachu natychmiast, póki za mnie następne opady będą, to te studzienki w ogóle nie będą odbierały, będą niedrożne, a to nie tylko już chodzi o ten teren, w ogóle gdzie są jakiekolwiek przewyższenia, ta woda po prostu pozabierała ten piach i no, w tej chwili stworzy zagrożenie tego, że nam te studzienki wszystkie się pozatykają. Następne pytanie. Wniosek, tak, żeby uczyścić, ale tutaj kolejna rzecz to tablice, ja to nazywam kierunkowe do zjazdu do ulic konkretnych. Brakuje mi takich tablic na rondzie. Ale to może być kwestia przyszłościowa, dlatego że trzeba było je kupić. Natomiast na przykład na działkach, na ulicy Ziętali Maleskiej, czy tam na innych, tam no jest biała tabliczka. Ja wiedząc to, że tam może, że tam jest ta ulica, to ja wjadę, ale ktoś inny już tam nie wjedzie, dlatego że ona jest po prostu biała, wypalona. No i to już kiedyś była mowa o tym i miały być je sprawdzone, miały być uzupełnione te braki. No nie są na dzień dzisiejszy. Potem na ulicy Pileckiego, no, nowo oddana ulica, tam trzeba by było, może nie tam nie skocić, tylko po prostu opryskać te drogi przy samych krawężnikach, bo między chodnikiem a krawężnikiem i jezdnią, tam w tej chwili taki las, już trawy wyrósł na wysokość pół metra i on podnosi już nawet tą kostkę brukową. Jeżeli nie tego nie pryśniemy, teraz one po prostu zaraz się... Woda dostanie pod spód, pozapadają się, a jeszcze mrówki dorobią do tego swoje. Czyli wnioskuję o to, żeby po prostu opryskać tylko. I to będzie efekt da, bo tam i tak nie jeżdża. I tak. A ładna ulica, ale jak się jedzie od strony mostu tutaj, no to nie jest ładna, bo w tej chwili jest zarośnięta, no i trzeba by było to zrobić. Tu już jeżeli chodziło o te
sprawy. I jeszcze jedno pytanie mam, czy w specyfikacji przetargowej do przebudowy ulicy Andersa, czy tam modernizacji, czy zostało ujęte to, żeby te kamienne krawężniki były składane tak jak kiedyś na Struga, czy po prostu to już wykonawca we własnym zakresie je? Bo to, no bo to właśnie mi bardzo o to chodziło, bo żeśmy kiedyś szukali, a to są naprawdę ciosane, ładne krawężniki. Dziękuję bardzo. Proszę, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Janusz poruszył temat studzienki, a trochę innej studzienki, bo od ulicy Poniatowskiego 5, jak idzie, wchodzimy po lewej stronie na ulicę Korczaka, jest studzienka. I ta studzienka, jest bardzo duża różnica poziomów pomiędzy, wiadomo, chodnikiem i tą studzienką, i dzieci jeżdżące na rowerach i na hulajnodze kołami wpadają w tą studzienkę. Czy można, nie wiem, jakąś tam barierkę tam ustawić, bo może się to skończyć nieszczęściem. Wiem, że mieszkanka zgłaszała to do naszego, tak, wydziału. No super, dobrze, no to dobrze, to mam wyjaśnione, to dziękuję bardzo. Jeszcze na Korczaka, jakby pan burmistrz był uprzejmy umieścić śmietniki, bo to też mieszkańcy Poniatowskiego, tak, 5, z uwagi na to, że brakuje śmietników na Korczaka, zapełniają bardzo, bardzo mocno te śmietniki, które są przy bloku, i mieszkańcy sami zbierają, wyładowują śmieci z tych śmietników, co na dłuższą metę jakby no, jest dosyć kłopotliwe. To jest pytanie kolejne. I jeszcze chciałam zapytać, to już jakby w, może między tutaj nami, panem sekretarzem, taka delikatna polemika się nawiązała na ostatniej sesji odnośnie tych gałęzi, które wchodzą we włosy przechodniów od strony budowlanki. Rzeczywiście jest to problematyczne. Czy, ja trochę tam poczytałam sobie na temat, wiadomo, jesteśmy już po sezonie, znaczy jesteśmy w sezonie lęgowym, ale czy można w ramach tak zwanych cięć sanitarnych delikatnie przyciąć te gałązki, żeby rzeczywiście w te włosy przechodniom nie wchodziły. No i w zasadzie to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, pani Grażyna Baranowska, proszę. Tak, mówiliśmy dużo o sprzątaniu, więc pytanie od mieszkanki. Kiedy zostanie sprzątnięty piach po zimie na drodze jadąc od dokładki przy ogródkach nad Łyną? Mam nawet zdjęcie, mogę pokazać. No tak, ale prosiła, żeby zadać to pytanie, więc zadaję. Dziękuję. Przyjęto, tak? Proszę bardzo, jeszcze pan radny Tadeusz. Panie burmistrzu, była mowa i tu przed chwilą o śmietnikach. Na placu dworcowym jest wiata. Pięknie, ładnie, ci podróżni są zadowoleni, ale tam brakuje do kompletu śmietnika. Należałoby tam postawić jakiś śmietnik. To jest jedno pytanie. Następne pytanie. Na skrzyżowaniu ulicy Wajdy a Witosa są pogięte barierki. Te już barierki, ja wiem, chyba 2-3 lata temu były pogięte. Do tej pory ich nie są wyremontowane. Nie wiem, kto tam, czy ci, bo policja spisywała, kto tam te kolizje dokonał, czy wystąpili do tych ubezpieczyciela, żeby to pokrył, czy nie, to tego nie powiem. Trzeba byłoby po prostu w kontakt z policją i wtedy niech to by ktoś usunął. Dziękuję. Rozumiemy. Jeszcze są jakieś, pan radny Darski, proszę. Może momencik, tak? Poczekaj, może pan skarbnik ma. Ja chciałbym odnieść się do mojej wypowiedzi dotyczącej ubezpieczenia, bo trochę to tak wytłumaczyłem na okrągło, ale zasada jest taka, że my odpowiadamy za szkody wyrządzone trzeciej osobie, jeżeli nastąpiły z naszej winy. Czyli
Jeżeli drzewo upadło na pomnik, a na przykład nie było utrzymane w takim stanie, jakim powinno, czyli jest nasza wina, wtedy jest, należy się odszkodowanie. Jeżeli drzewo było przycinane, no, było utrzymywane tak, jak powinno być, zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie przepisami, a przewróci się na przykład podczas wiatru, tak? Niestety nie ma odszkodowania. Taka jest zasady takie. A mam pytanie, a kto będzie odpowiadał, jeżeli drzewo w środku jest puste, jest tylko kora dookoła? No to właśnie kwestia utrzymania, udowodnienia, że to drzewo było, ono powinno być wycięte generalnie, tak? Ja bym proponował zwrócić się z tym do pana konserwatora, bo za każdym razem wnioskujemy o bardzo wiele drzew, a dostajemy odpowiedź, zgodę na przycięcie jednej gałęzi, dwóch gałęzi, w ogóle nie ruszenia. To brzydko brzmi, ale kiedyś, jak to już kiedyś wspominałem na sesji, że szedłem kiedyś z kimś przez cmentarz i wręcz porzuciliśmy hasło, że tu na drzewach siedzi konserwator. To ktoś się zapytał, gdzie, ja mówię ogólnie, nie? No ale no tak, tam siedzi na drzewach konserwator, niestety na cmentarzu na ulicy Skęczyńskiej. Chwileczkę, panie radny, teraz pan radny ma głos. Proszę bardzo, panie Witku. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Pierwsze dwa pytania, dwie sprawy sygnalizowane przez mieszkańców. Są organizowane różne wycieczki, różne grupowe, również spoza Bartoszyc, które zwiedzają nasze miasto. I od tych uczestników tych wycieczek jest taki sygnał, że Gminne Centrum Informacji no, znajduje się w bramie no, trochę niefortunnie, żeby czy da się to przenieść, no nie można wzruszać ramionami, bo to są sygnały. To powinno być, mi się wydaje, ludzie tak sygnalizują, żeby to jakieś pomieszczenie w przystanku znaleźć. To było takie... Nie ja, bo ja z tymi wycieczkami raczej nie chodzę, ale ja skończę, pan pozwoli. Ja powiem, bo ja też takie wycieczki spotykam, są szczęśliwi, że mogą zwiedzić przy okazji bramę, że jest... A, no to są różne. Okej. I jeszcze przypominam, czy jest aktualna sprawa, bo pan jak gdyby obiecał, sygnalizował, że w przystanku będzie zorganizowana poczekalnia. To jest aktualne, rozumiem, tak? No dobrze, to niech pan... No proszę, właśnie tak chciałem udzielić panu głosu. Szanowni państwo, na większość koszy nie będę odpowiadał, mam nadzieję, że są zanotowane, gdzie są propozycje, zaraz policzymy, czy jesteśmy w stanie tyle zabezpieczyć. Tak a propos, ja mówiłem o kilku koszach, a nie o kilkudziesięciu, tyle nie mamy. Co do... Pan Janusz na bieżąco słyszał, opryski Witolda Dobra zgłoszone, specyfikacja Andersa, tu też mówiliśmy, tu miałem kosze. Tu jeżeli chodzi o wycieczki, odpowiem wprost, że to w dwie strony działa, jedni chcą, drudzy nie chcą, jak to zawsze mamy. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Jeżeli chodzi o poczekalnię, dostaliśmy po tak długim okresie czasu zgodę na to, żeby ten przystanek powstał. Za chwilę będziemy podpisać umowę. Powiem skąd zgodę. Środki unijne mają swoje obwarowania. Wręcz zwracano uwagę, że my tam próbujemy jakąś działalność gospodarczą prowadzić, gdzie wykazaliśmy, że nie jest to działalność gospodarcza na tym obiekcie, ale związana z legalnym przetargiem związanym na transport miejski. To trzeba było wytłumaczyć i dotarło po półtora miesiąca dotarło, że tak i wyrażono nam zgodę na to, że był przystanek i za chwilę on tam, przystanek, poczekalnia i za chwilę ona tam będzie, więc to jest kwestia podpisania umowy. Na szczęście firma transportowa nam się nie wycofała, więc spokojnie możemy to robić. Kosz na placu dworcowym też jak najbardziej. Wajdy, Witosa, pogięte barierki, one są wymieniane i są znowu gięte, więc panie Tadeuszu, ja rozumiem, że pan widzi zazwyczaj wygięte, ale one trochę już inaczej były wygięte niż ostatnio. Ale no jak na złość ktoś tam jeździ, uderza, zaczepia, nie zgłasza, no trudno zgłosić się do tego, żeby wykazać wygięcie. Ale ja wiem, że na bieżąco tam ZUK realizuje, sprawdza, no nie każde wygięcie, ale za każdym razem wiem, że jeżeli jest możliwość wymiany, to wymienia. Nie, ja się nie będę wypowiadał w tym momencie w temacie terenu szkoły, tak? Bo to jest między Zarządem Dróg Krajowych a terenem szkoły. Proszę się zwrócić do szkoły w temacie przycięcia i pielęgnacji drzewek na ich terenie. To jest zakres szkoły. Dziękuję.
Jeszcze pan radny Darski. Ja nie skończyłem, ja nie skończyłem. Określone środowiska, które funkcjonują w Bartoszycach, pytają się, czy miasto będzie organizować w jakiś sposób obchody 80-lecia rzezi wołyńskiej. Okrągłe obchody, bo Polska w Polsce się to organizuje. Jest intencja, że o godzinie 12-11 lipca mają bić dzwony we wszystkich kościołach. Jeszcze to nie jest jak gdyby klepnięte, ale taka intencja jest. I pytanie, czy należy oczekiwać, że Bartoszyce jak gdyby coś będą miały jakiś pomysł, czy się spotkamy, czy się nie spotkamy, czy po prostu ci organizatorzy, czy inicjatorzy tych obchodów, uczczenia tej rocznicy po prostu mają to inicjować i ewentualnie zwrócić się do pana burmistrza o pozwolenie i tak dalej. Pytanie kieruję, które mi sygnalizują te środowiska. Pan podejrzewam, że będzie wiedział, jakie środowiska. I teraz wracam to, co państwo się przekierowali ze sprawozdania burmistrza do spraw różnych, czyli dobrze by było, żeby była jakaś tabliczka, jak się robi jakieś zacne, piękne, przepiękne inicjatywy związane z małą architekturą, żeby była tam tabliczka mówiąca o tym, kto jest autorem tego projektu, kto jest wykonawcą, ewentualnie ten temat. I to, co wspominałem o programów rządowych dla samorządów. Chodzi o ten pomost. Z uporem maniaka o to się upominam. I tutaj pani radna Ela Zabłocka swego czasu wspominała, że dobrze by było, żeby jakaś była ekspertyza Urzędu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czy w tym kierunku jakieś tam zapytanie poszło, bo dobrze było Jeziorko Mleczarskie uregulować po prostu jako miejsce rekreacji, miejsce wypoczynku, miejsce uprawiania też sportu, przynajmniej takiego rekreacyjnego. I mam pytanie bardzo ważne. Funkcjonuje u nas komisja rewizyjna, która pewnym tematem się zajęła. Ten temat miała jak gdyby zamknąć w pierwszym kwartale. Byłem na takiej komisji na początku czerwca. Później miała ta komisja być 15 czerwca, co było ogłoszone. Pewne sprawy, które miałem umówione, odwołałem, bo chciałem być na tej komisji i odwołano tę komisję w tym samym dniu, w którym miała się odbyć. Chciałbym zapytać, bo pewne skierowania do określonych czy urzędów, czy do prawników, czy były kierowane? Czy macie państwo z tej komisji odpowiedzi? I czy w ogóle ta komisja funkcjonuje? No bo tam jest zacne grono wybitnych specjalistów z naszej Rady w sprawach rewizji, sprawdzania. Czy cokolwiek w tym temacie w ogóle się dzieje? Bo to jest trochę takie dziwne, bo komisja rewizyjna jest, a jakoby jej nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze oprócz pana Tadeusza by chciał zabrać głos? Dobrze, to jeszcze pani Elżbieta Zabłocka, później pan Marek Liziński. Ja tylko jeszcze zapytam w ostatnim, tak myślę, że przedostatnie pytanie. Panie burmistrzu, co z lodówką? Czy coś się zadziało? Bo ja na ostatniej sesji zgłaszałam, że mamy przedsiębiorcę, który chciałby... A, pana nie było. Na ostatniej sesji zgłaszałam, że mamy przedsiębiorcę, który chciałby zafundować miejską lodówkę, czyli taką, w której ludzie, która funkcjonuje na bardzo wielu miastach i bardzo fajnie funkcjonuje, na przykład w Kętrzynie, i do której mieszkańcy mogliby przynosić swoje niezużyte, że tak powiem, jedzonko, a ktoś, kto potrzebuje, mógłby to jedzonko sobie z tej lodówki pobierać. Czy przedsiębiorca ma tutaj własny lokal jakiś, nie? Nie. A szkoda, nie. Bo mógłby przy swoim postawić i wcale bym nie płakał. No mówię najprościej. Nie, na parkingu przy urzędzie nikt nie będzie tego sprawdzał, pilnował. My mamy tutaj też dewastację ostatnio, więc ja nie chcę jeszcze pod Biedronki przynosić ludzi, przepraszam, tutaj, nie obrażając nikogo. Więc na tej zasadzie, to jest po pierwsze. Po drugie, tak jak rozmawiamy o pewnej rzeczy związanej nawet na cmentarzu z tym drugim życiem znicza, czy jak to nazywając, kto ma tego pilnować? Moi pracownicy mają sprzątać Urzędu Miasta tą lodówkę, czyścić i zgłaszać gotowość do sanepidu. Ja nie wiem, jak to formalnie zrobić, żeby to było bezpieczne, żeby nie wrzucano nam tam czegoś, bo przecież to jest otwarte non stop.
Ja mówię, my mamy taką przyjemność, że u nas się coś dewastuje. Przejdzie młody człowiek, przepraszam, zrobi do tej lodówki siku, bo takie rzeczy potrafią ludzie robić w różnych miejscach. I co ja później zrobię? Ktoś zje te jedzenie, zatruje się, a ja zgodziłem się na terenie parkingu Urzędu Miasta postawić coś, czym karmię i truję. Nie wiem, boję się o takie rzeczy, więc ja ze swojej strony nie podejmuję takiego ryzyka. Oczywiście, jeżeli państwo chcą gdzieś postawić, ja proponuję, że może się zajmie tym jakieś stowarzyszenie, które ma taką chęć. Ja nie mam z tym problemu, natomiast mówię, no nie będę w tym momencie odpowiadał za bezpieczeństwo tych produktów, które są w środku, bo nie jestem w stanie podjąć tego ryzyka, żeby za to odpowiadać, najprościej mówiąc. Proszę, pan radny Nazarewicz. A przepraszam. Ja chciałem odpowiedzieć panu radnemu Darskiemu, bo to pytanie właściwie było skierowane chyba do przewodniczącej komisji rewizyjnej, której tutaj nie ma i która to odpowiada za harmonogram spotkań komisji rewizyjnej. My jesteśmy członkami i również dowiadujemy się, tak jak i pan się dowiedział w dniu spotkania, że spotkanie jest odwołane, więc też nie wiemy z jakiego powodu i też musimy się dostosować do tego, co ustali pani przewodnicząca. Można? No, adrem. Kolego radny, to znaczy tak, ale państwo już pracujecie od początku roku w tej komisji. Ja mam pytanie takie też, czyście gdzieś skierowali zapytania, czy odpowiedź wpłynęła na te zapytania, czy cokolwiek o kroczek, chociaż żeście się posunęli w tym temacie. Również do członku komisji, bo chyba jest też wiceprzewodniczący czy wiceprzewodnicząca tej komisji. Dobrze, jest jeszcze... Ale przyznacie, że za bardzo to nie działa. Tak? Dobrze, pani Elżbieta Zabłocka jako członek tej komisji, czy wiceprzewodnicząca nawet, tak? Tak jak powiedziałam na ostatniej sesji, my cały czas czekaliśmy na rozstrzygnięcia sądowe. Na tej komisji, która się nie odbyła, mieliśmy zapoznać się z uzasadnieniem do wyroku tego, który nasze miasto przegrało, bo to dla nas było dosyć ważne. No niestety pani przewodnicząca odwołała tą komisję, no to czekamy na następny możliwy termin, na którym będziemy mogli posunąć to do przodu. Tak naprawdę myślę, że to ciężko jest prowadzić kontrolę w momencie, w którym zaczęły się postępowania sądowe. Dlatego, że do momentu, w którym wszystkie postępowania sądowe się nie rozstrzygną, no my nie jesteśmy w stanie zakończyć, napisać protokołu z tego względu, że nie wiemy, jak właśnie prokuratura, sąd podejdą do spraw, które są również dla nas nieoczywiste. Znowu my nie możemy sami napisać protokołu i swoich uwag, jeżeli toczą się postępowania sądowe. Także no, tutaj tak naprawdę jesteśmy w sytuacji patowej odnośnie tej kontroli, bo cały czas musimy czekać na jakieś rozstrzygnięcia. Nie możemy do końca zakończyć, napisać protokołu, jeżeli nie wiemy, jak odniesie się do tego organ, że tak powiem, też kontrolujący. Dlatego no my wtedy, kiedy jest komisja zwoływana, wtedy się stawiamy, jesteśmy naprawdę pełni energii, cały czas dyskutujemy, spotykaliśmy się z panią prawnik, zadawaliśmy pytania, pani prawnik tam na te pytania odpowiadała, no ale mówię, musimy poczekać, aż się wszystko wyjaśni do końca, żeby móc zakończyć kontrolę swoim protokołem. Dziękuję. Dobrze, pan radny Nazarewicz, jeszcze będziemy kończyć chyba. Szanowna Rado. Tutaj pani Zabłocka wspomniała o drzewach na cmentarzu. Mam taki pomysł. Czy my jako Rada, panie przewodniczący, nie powinniśmy napisać petycję, wszyscy się podpiszemy do konserwator zabytku i po prostu, co byśmy tam chcieli, które drzewo podciąć, jakieś uwagi i niech pani konserwator zabytku się wypowie odnośnie których drzew, wycinki i tym podobnie. Wtedy może w jakiś sposób to wszystko zostanie uporządkowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy więcej spraw różnych nie ma? Pan burmistrz jeszcze coś chciałby dopowiedzieć? Tak, no muszę odpowiedzieć na, no to były wnioski w większości, ale było jedno pytanie. Panie Witoldzie, nie organizujemy w tym roku żadnych uroczystości związanych z Rzeziowo-Łyńską, więc jakby droga jest wolna, zapraszamy chętnych do tego, czy ewentualnie wniosku do tego, żeby gdzieś, gdzie chcą, żeby wykorzystać jakieś mienie publiczne, jak najbardziej. Proszę. Dziękuję.
wszystko. Pani Marto, pani chciała zaproponować dla radnych, żeby wstąpił udział w komisji dotyczącej budżetu obywatelskiego. O to bardzo proszę, niech pani powie, o co pani chodzi. Szczegóła, szczegóła. To, co jest przyjęte przez państwa właściwie. Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem uchwały o budżecie obywatelskim, procedura wygląda w ten sposób, że oczywiście będzie komisja powołana, która będzie sprawdzała, najpierw weryfikowała będzie projekty, które zostaną złożone, a następnie weryfikowała głosy, które zostaną oddane na te projekty. Więc zapraszam serdecznie. W tamtym roku było to 3 radnych. Właściwie troje, tak. Czyli pani Katarzyna się zgłasza? Katarzyna Basak? Ktoś jeszcze? No. No dobrze. To może po sesji tak jest, tu nie będziemy. Kto będzie oprócz pani Kasi, już pani wie, a pozostali, jak będą ładnie po sesji, proszę się zgłosić do pani Marty. Jeśli wyczerpaliśmy porządek obrad, w związku z tym zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję państwu za obecność.